Dobra, no to dobra, no to jak będzie, jak skończymy wcześniej, a być może skończymy wcześniej, no to najwyżej pogadamy później. A teraz co to mi się stało? A teraz i tak mam parę tematów, które chciałbym poruszyć. Tylko sobie je sobie odzyskam myszkę mam, dobra. Dwa tygodnie temu, jak graliśmy, to zapomniałem o tym powiedzieć. Wczoraj, we wtorek znaczy się, temat wypłynął tego OGL-a, Dungeons and Dragons, to się, jaki shitstorm się zrobił. Teraz sprawa już troszeczkę przycichła, zobaczymy co to będzie dalej, ale tak chciałem wspomnieć, żeby było dla, że tak powiem, potomności, jakbyśmy kiedyś ewentualnie chcieli przesłuchać, że taka rzecz się działa. Taka przez internecie przetaczała gówno burza, że to po prostu jest no coś nieprawdopodobnego, co się działo. W sumie nadal się dzieje, to się jeszcze nie skończyło. No ale nas to nie dotyczy. Tam nasz Warhammer jest w tej chwili daleko. Jest daleko od takich problemów. Tak. Druga sprawa jest taka, to też o tym wspominałem, że szukałem stołu, no nie? No bo w ogóle tak zdecydowałem, że będę zacznę przygotowania do tej sesji na żywo, którą może nam się uda zrobić. Może się uda, może się nie uda, no ale jakby się udało gdzieś w lecie zrobić, no to żeby było jak. Tak jak mówiłem, te stoły są, kurczę, drogie jak nie wiem co. No więc popytam, może się uda, może ktoś, może znajomy zrobi jakiś taki ze zwykłej płyty, takie, coś, żeby tylko było, żeby się nie przewróciło, nie? Żebyśmy mieli, żeby to było w miarę duże. To jest, w sumie to nam bardziej zależy na tym, żeby było to dosyć spore, a niekoniecznie to musi ładnie wyglądać. No. Tym bardziej, że ja to planuję tak na taki dłuższy tymczas, na, nie wiem, 2 lata powiedzmy, i docelowo bym chciał zrobić taki prawdziwy stół roleplayowy, no ale to już kosztuje no, dużą kasę. Jak patrzyłem w Stanach, jak mają, czy tam w Kanadzie jest taka firma, która robi, to kosztuje po 1000-2000 dolarów, także no jest, no ale to jest taki już dedykowany pod to, robiony, że tak powiem, na zamówienie. No, gdybyśmy to robili, powiedzmy tutaj na tyle nie wyjdzie, wiadomo, że wyjdzie taniej, no ale chcąc podciągnąć kable jakieś tam, chcąc to zrobić z jakimiś tam, duże przede wszystkim, z jakimiś tam przegródkami, żeby każdy gracz miał swój troszeczkę swojego miejsca, no to tanie to nie będzie, no nie? No ale na początek nam wystarczy coś takiego, zwykła płyta, żeby tylko było trochę miejsca na rzucanie kostkami. A propos, kupiłem kostki. Zamówiłem dzisiaj kostki te krasnoludzkie złoto. Jutro mają być metalowe kostki, 78 zł na Allegro. Zobaczymy jakie to będzie, jak będą fajne, to myślę, czy by nie kupić jeszcze jakiegoś zestawu, chociaż w sumie nie wiem. Mamy ten zestaw, który to jest kiepska, powiedzmy, jakość, znaczy kiepska, no zwykłe takie plastikowe, no ale są historyczne, bo są moje pierwsze kostki. No i mamy K100, czyli 2 K10, które przyszły z Warhammerem, chyba z zestawem startowym? Chyba zestawem startowym. No, także, a w zasadzie do Warhammera wystarczy K100, nie potrzeba w zasadzie innych kostek, więc mamy tych kostek wystarczająco dużo, jeszcze jakby te były fajne, no to już w ogóle. Także, ale w zasadzie w sumie czemu nie mieć więcej kostek? Każdy może mieć swoje kostki, no nie? No. Pewnie, że tak. No. I zobaczymy, no. Jak przyjdą, to się podzielę zdjęcia no i wrażeniami, bo one mają być bardzo fajne w dotyku, fajne w użytkowaniu. Zobaczymy, czy jak się do plastikowych, czy do tam... Nie wiem, z czego to jest zrobione i jak się mają. Skąd zamawiasz? Powiem ci, że nie pamiętam jak się... Jakiś sklep taki, który się specjalizuje w tym, w kostkach.
Nie wiem, czy tylko w kostkach, ale, on, ale na Allegro właściwie tylko on te kostki robi. Zaraz znajdę wam, wyślę linka na grupę, bo nazwy, dobra, nazwy nie pamiętam. Ale nie wiem, czy to nie jest ten sam, co ta kasto była taka wielka. Ale nie wiem, nie pamiętam. Zaraz, moment. No to teraz z takich rzeczy. I właśnie dzisiaj jeszcze wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Już dawno chciałem, chcę oprawić te Warhammera, ten podręcznik z pierwszej edycji, pierwszą edycję. I przy okazji ja mam trzy mapy takie na jakimś tam materiale. Też bym to oprawił, nie wiem, co mi to zrobię, będę szukał, żeby powiesić to na ścianach, te mapy. Może, myślę, że to będzie fajnie wyglądać. To jest link do tego, aha, nie, tego nie będzie, przecież to jest, nie kliknąłem. Moment, muszę kliknąć w samą. No, przede wszystkim tam jest dosyć spore echo w tym pomieszczeniu. Jak będzie stół krzesła, to będzie mniejsze, no ale jakby coś na ścianach powiesił, choćby te flagi, te mapy. Po co ten snapshot? Nie wiem. To może będzie mniejsze echo, bo tak myślałem, żeby zrobić. To jest do aukcji link. Żeby zrobić. Taką sesję naprawdę analogową, bez Foundry. Bez komputera praktycznie. No, komputer byłby w zasadzie tylko ewentualnie do nagrywania. No, a żeby nagrywać, no to tam nie może być za dużo echa, bo będzie kiepsko to słychać. Do ewentualnie puszczania muzyki jakiejś tam. No zobaczymy. Taki plan na razie jest jeszcze. No, w sumie mamy pół roku do tego datu, no nie? Bo to gdzieś tak czerwiec, lipiec, może sierpień. Tak myślę, że taki. Taki termin by wchodził w rachubę, chyba że wiosną jeszcze, jak już będzie ciepło, no. Także mamy jeszcze kilka miesięcy. No dobra. To jest jeśli chodzi o tę sesję na żywo, bo tak jak pisałem, kolejna sprawa, która mi się nasunęła, to do Foundry działa to. Aktualizacje automatyczne działają, także mamy taki moduł, który jak zaktualizuję, to się w zasadzie automatycznie może zaktualizować w samym Foundry, także fajnie. I myślałem nad tym, czy by nie tłumaczyć dalej tego Warhammera. Bo teraz jest, na przykład jest fajny generator postaci, tylko że on nie działa. Nie działa dlatego, że on szuka angielskojęzycznych nazw, których już nie ma, bo są polskie przetłumaczone przeze mnie, bo jesteśmy w takim, troszkę jest przetłumaczone, troszkę nie jest przetłumaczone, żeby to dobrze działało, trzeba przetłumaczyć no wszystko. Także to też trochę, nie wiem, czy to warto tak naprawdę, no ale niby ma Kubikl z Kopernikusem mieli to robić, tłumaczyć ten moduł, jakoś nie widać tego, żeby to coś się pojawiło, więc być może na własny użytek trzeba by to było jednak przetłumaczyć. Zobaczymy, no. No nie wiem, bo to trochę roboty jednak będzie, nie? No, sporo, nie? No ale może warto, może, bo teraz czasem nie działa, nie wiadomo czemu. Czasem nie działa właśnie dlatego, że tam gdzieś jest zakodowana na stałe nazwa angielska, która już jej nie ma, bo jest przetłumaczona na polski, więc to nie będzie działać. Czasem może być inna przyczyna, no ale różnie to bywa, nie? Także pewnie byśmy się trochę tych błędów pozbyli. No, na tyle, na ile wykorzystujemy, często się nie zdarzają, no ale czasem się coś może posypać. No dobra, to w zasadzie tyle.
A tak w ogóle, tak jeszcze na koniec, wpadłem na taki pomysł, ale muszę się z tym przespać, tak z miesiąc chyba, na pomysł kontentu do YouTube'a. Takie, no, takie porównania między Warhammerem 4 i Warhammerem 1. Takie... Do końca jeszcze nie wiem, taki jest ogólny zarys pomysłu, żeby coś takiego zrobić. Nie wiem jeszcze, co by to miało być, jakby to miało wyglądać, ale mam takie ukłucie pomysłu, takie coś, ale muszę się na spokojnie, może mi przejść tak za tydzień, także na spokojnie. To dzisiaj mi takie coś przyszło do głowy, więc wspominam akurat. No. Ale w sumie tak, jakby to miało wyglądać? Nie wiem. Mówię ci, to jest taki pomysł, że fajnie by było coś nie wiem, jakieś przykłady z jedynki, pokazać jak się to zmieniło, ewentualnie, czy jakby to zrobić, więc tak naprawdę nie wiem. Tak jak mówię, to takie tylko ukłucie pomysłu, że może coś w tę stronę, ale tak jak mówię, muszę się z tym przespać z miesiąc, to może mi przejdzie. Tak zająć życie, to nie będzie na to czasu. Dobrze. Dobra, to chyba tyle. Myślę, że to... że to tyle. Teraz tak, z ważnych spraw... to byśmy mogli punkty doświadczenia wam przyznać. No nie? Sesja zwykła. Mhm. Oczywiście sobie muszę przypomnieć, jak to było. Proponuję po 80. Dobra. Dobra. Tak jak mówiłem, być może się okaże, że znając was, znając nas, znając życie, to nam zejdzie do północy, ale może być tak, że to skończymy wcześniej. No, ale nie będę... Mhm. Po pierwsze, nic nie myślałem nad tym przez te dwa tygodnie, więc nie dołożyłem niczego. A to jesteśmy właściwie już w zasadzie przy końcu. To miała być przygoda na jedną sesję, no i nie zdążyliśmy w jednej, więc być może się wyrobimy teraz w dosyć krótkim czasie. Ale zobaczymy. Nie będę, tak jak mówię, niczego przyspieszał. Możecie się porozwijać, jak tam coś macie, to możecie się porozwijać. Także... Dobra, to ja za chwileczkę przyjdę. Mhm. Dobra. My tam ostatnio zostaliśmy na tym wzgórzu, no nie? Patrząc po prostu. Tak, zostaliśmy i mieliśmy, no i tam oglądaliśmy, co tam się dzieje dookoła, no i tam jedna sztuka chyba pilnowała tego, nie? No jakoś tak było, no nie wiemy ile w środku. No. Nie wiem, jaki mamy plan teraz. No słuchaj, no ja proponuję to obejść dookoła. My tam mamy po jakimś mieczyku, nie? Mhm. No. Aha, czekaj, jak u nas ze zdrowiem w ogóle? No właśnie. No ja mam tylko 3 HP-ki. A ja mam 8 na 16, czyli 8 mi zostało. Ja mam 3 na 9? To co, mam 3 HP-ki, nie? Tylko. Nie wiem. Czekaj, rany. Nie, ty rany dostałeś.
Dobra, jestem. Okay. Zastanawiam się teraz. No. Bo są rany, na przykład mam 3 na 9, to znaczy, że mam 3 HP na 9? Czy 3 rany na 9? Nie no, 3 ci zostały, nie? Właśnie nie wiem, jak to rozumieć w sumie. Że 3 chyba zostały. Nie no, zostały. Zobacz, jak sobie najedziesz, przynajmniej u mnie tak jest, jak najedziesz na ikonę, to masz na dole pasek. No. A, dobra, pasek, dobra, widzę. Okay, życia, jest, no nie? Więc on jest tak przy końcu praktycznie. No, tak, tak, tak. Więc to nie może być, że tylko 3 dostałeś. Dobrze, czyli co? Wy przybyliście przed południem. Tutaj nie miałem czasu niestety sprawdzić, żeby się upewnić. A nie pamiętam, jaka jest pora dnia w tej chwili. Tak, przed południem. Przed południem. I z tego, co pamiętam, no to tam zauważyliście, że jakieś tam dwie grupki po dwóch uzbrojonych w łuki tych bandytów, czy kto to jest, no bandyci wyglądają na bandytów, się gdzieś tam wyprowadziły, gdzieś tam poszły. No i w zasadzie przez... No i tak, że jeden tam chyba został przed tą... No tak, tak, tak. Przed wejściem, nie? Mhm. No jednego widzicie tutaj przed wejściem, on sobie tam spaceruje, generalnie no pilnuje. Także nie tak, że leży i śpi czy coś takiego, ale... No ale sobie gdzieś tu krąży. Jasne, a tamci poszli w którym kierunku? W tym kierunku, z którego my przyszliśmy? Tak, a, w ogóle oni tutaj tym wąwozem, nie? Tak, w kierunku wyjścia, tak. No i tam wam zniknęli między drzewami, więc no nie wiecie, gdzie poszli. Tutaj przy tej, tak chciałem dopytać, jak wygląda tu teren, przy tej krawędzi mniej więcej gdzieś, bo my jesteśmy wyżej, przy tej krawędzi idąc, jaka tam jest odległość, tam ten, który pilnuje, by nas widział, że idziemy po krawędzi tego jakby poziomu? Po krawędzi, tak, bo to odległość jest, to nie jest jakaś duża odległość, z tego co pamiętam 20-30 metrów od was do, no 26 metrów jest linii prostej od was do tego pilnującego, nie? Czyli musielibyśmy to obejść takim szerszym łukiem, żeby nas nie zauważył, gdybyśmy go chcieli zejść od tyłu. Tutaj to akurat... Chodzi mi o coś takiego? No. No to w świetle dnia, no to w świetle dnia no będzie was widział na pewno. Okay, chyba, że się będziecie czołgać. Widzicie, tutaj... czekaj. To jest to rysowanie? Tutaj... Jest dosyć nisko, no 2 metry, 2,5, dopiero tutaj się robi wysoko, ale to nie jest aż taka wysokość, żeby to było, nie wiem, pół kilometra do góry, no nie? Więc jeśli będziecie szli normalnym krokiem, no to raczej was zauważy. Mhm, no tak. Dobra, a udałoby się nam teraz stąd wyjść na przykład z powrotem i jakoś obejść dookoła tam, nie wiem, dalej? No wiesz, narysować to? No narysuj, jasne. Wychodzimy tutaj z powrotem. No tędy nie wyjdziecie z powrotem, chyba że pójdziecie na zachód. Aha, bo myśmy wyszli, bo myśmy tutaj wyszli. Weszliście tutaj dołem, no tak, dokładnie. Czyli teoretycznie, gdybyśmy wychodzili tym samym wejściem, to byłaby szansa, żeby nas zauważył. No tak. No to jest tak, jak mówię, od waszej jasne. Jest 25-26 metrów, więc no, tutaj nie ma dużo krzaków, drzew, no także... Jak byśmy się tam dostali, że on nas nie zauważył przynajmniej na razie? No udało się wam. O, super. Znaczy, no wiesz, krzakami, to, jakieś tam krzaki są, jakby będziecie czołgać, no to jakaś tam szansa jest, że się przemkniecie niezauważeni, no ale no to wymaga skradania, nie? Dobra, to ja proponuję tak, ponieważ na razie nie mamy
punktów wyjścia, wejścia i tak dalej. Ja bym zaczekał jakąś, powiedzmy, pół godziny do godziny, czy coś tu się będzie działo, czy będą jakieś warty zmieniane, czy może będzie tu jakiś ruch, a później ewentualnie podejmiemy decyzję, czy po prostu stąd wychodzimy i obchodzimy to dookoła. Ewentualnie próbujemy się wtedy czołgać tutaj górą i będziemy wychodzili ich też od, wychodzili ich od tyłu. Dobra, no to ja też bym na razie zaczekał. Nawet w ewentualności tak. Jakieś można zaczekać do samego wieczora i wtedy też jeszcze myśleć. Na razie tak mówię, godzinkę, powiedzmy do godziny, czy w ogóle coś się tutaj będzie działo, bo jak się coś będzie działo, no to ewentualnie wtedy podejmiemy decyzję na bieżąco. Jeśli się nic nie będzie działo, no to nie wiem, czekamy do wieczora wtedy i wieczorkiem próbujemy się tam przedostać? No myślę, że tak. Dobra. No to na razie czekamy do godzinki. Jeżeli nic się nie będzie działo, no to czekamy do wieczora i będziemy wieczorem tutaj próbowali się tam zakraść. Dobra. Czyli tak. Jesteście tam gdzieś dobrze ukryci w jakichś tam krzakach. Macie w miarę dobry widok na okoliczne tereny. No i tak jak mówię, ten tutaj przy wejściu do jaskini, no to on sobie tutaj krąży. Ktoś tam czasem popija z bukłaka. Ale widać, że przynajmniej tak to wygląda, że się przykłada do swojej roboty, czyli nie dubie w nosie i nie siedzi gdzieś tam w kącie, tylko się rozgląda dookoła. Może nie jakoś bardzo spięty, nie widać by było, żeby trzymał rękę na rękojeści miecza, czy tam napiętą cięciwę, no ale się rozgląda, jest dosyć taki uważny. No i w jakim mniej więcej on terenie chodzi? No i przede wszystkim, jaką bronią się ewentualnie posługuje. No, widzicie, z tej odległości, którą widzicie, no to ma przy pasie ma miecz, no i na plecach mu tam dynda kusza i kołczan. Mniej więcej tak tutaj sobie. Mocne. No nie aż tak, bo to na górę nie wychodzi. To przesuniemy troszkę. O tak. Tak sobie, mniej więcej takim rejonie się w najbliższym rejonie wejścia. No dobrze, jeśli chcecie czekać tam powiedzmy tam tą godzinę czy coś, to będzie mniej więcej akurat południe, no czy tam taka pora około południowa, nie? Około południowa. I właśnie już jak już ma upływać ta no, godzina, no to ten, który stoi przed wejściem, znaczy który tam się przed wejściem przemieszcza, wchodzi do środka, a w jego miejsce wyłania się drugi. Czyli tak jakby, no, i podejmuje jego, że tak powiem, rolę. Czyli, no, czyli zaczyna sobie spacerować. I co ciekawe, widzicie, widzicie, że gdzieś tam pomiędzy drzew wyłania się jeden z tych. Tak, on tutaj też wędruje do tej jaskini. W jego miejsce wychodzi inny, no i gdzieś tam też znika, tylko naokoło tak oczywiście, przechodząc znika pomiędzy drzewami. To teraz generalnie już się nie przedostaniemy w tamtym kierunku, to musimy zaczekać do zmierzchu.
Ja bym zaczekał do zmierzchu, zobaczymy, co się będzie tutaj działo. Ewentualnie, czy oni w nocy gdzieś wychodzą jakąś większą grupą, czy pojedynczo, bo też będzie może można kogoś pojedynczo wyłapać i się nim zająć. No, poczekajmy, jak będzie się robić ciemniej. Może nie sam wieczór, ale gdzieś tam jakiś taki podwieczór i co się będzie działo. Dodatkowo jeszcze proponuję się bardziej ukryć i też kontrolować, czy przypadkiem z któregoś gdzieś nas nie znajdą od tyłu. No tak, może tak, być, tutaj się może ukryć, być, że ktoś też tutaj będzie patrolował. Mhm, pewnie. Dobra, znaczy ja zakładam, że wy tu jesteście schowani w tych krzakach. Mhm. No ale na wszelki wypadek też sobie tutaj, wiesz, no... obserwujemy te tyły nasze. Aha. No, jasne. Ale zakładam, że jesteście tak schowani, że przypadkowo was nikt nie wypatrzy. No. O właśnie. No. No tak założyliśmy na pod koniec poprzedniej sesji, więc tego się trzymamy. Dobrze. Przez pozostałą część dnia nie dzieje się w sumie nic ciekawego. Oprócz tego, że po południu już, po kolejnych 2-3 godzinach wraca grupka dwóch tych bandytów razem z upolowanym dzikiem. O, to na kolację będziemy mieli. No, sobie się tutaj sobie idą w kąt. To może ich wrzucę tutaj, niech będą, żeby później było. Tak. I tak. No i zajmują się sprawieniem tej zwierzyny. I tam jest trzech. A ilu w środku? Ilu przyszło? Dwóch? Tak, dwóch przyszło. Dwóch przyszło. Mhm. Jasne. Czy już, tak powiem, jak jest teraz godzina? Już jest trochę po podwieczór? No, po południu. Po południu. Późne po południu. Jasne. Zastanawiam się tak, czy my ich będziemy chcieli pociąć, czy nie? No, a w sumie jak inaczej coś tutaj działać, tak przynajmniej. No. Najlepiej byłoby ich wyłapywać jakoś pojedynczo gdzieś. Tak. Skorzystać gdzieś albo w nocy gdzieś skorzystać z nieuwagi po prostu. I tego strażnika gdzieś tam ciachnąć i spróbować coś wtedy podziałać. No dobra, to musimy zaczekać, to zrobimy tak, plan mamy taki. Czekamy do wieczora, aż się, tak powiem, będzie szaróweczka. I jak zostanie jeden, to znaczy, no, jeżeli jeden zostanie przed tym, przed jaskinią, przed wejściem do jaskini, to spróbujemy się tam do niego podkraść. A jeszcze takie mam pytanie. No. Mniej więcej o jakiej porze wtedy wychodziła ta grupa, co w nocy, która... No, o jakiej porze mniej więcej my wtedy w nocy tą grupę spotkaliśmy? Ta, która przyszła na szlak. Wróciła, tak? Tak, za którą ja później poszedłem tutaj. No to... Czekajcie, bo to też teraz nie pamiętam dokładnie, ale to było chyba już po północy. No to było coś w okolicach północy, no. Tak. No, no tak, możliwe w sumie, no racja. No dobra, okej. Okay. Dobrze, czyli co, czekacie, tak? Dokładnie. Dobrze, no, po jakimś czasie... niezbyt długim, pojawia się dwóch kolejnych, z tym razem z upolowanym jeleniem, czy czymś takim, w każdym razie z jakimiś rogami. No i oni też się zajmują tutaj sprawianiem przygotowywaniem tej zwierzyny. Bo z tego co pamiętam, to dwie grupy widzieliście wychodzące, znaczy dwie takie właśnie grupki po tak, dwóch tak. Gdzieś tam wychodziły. No i jeśli nie robicie to nic... To jak mają dwie dziczyzny, że tak powiem, to chyba ich tam dużo jest.
No nie, nie robimy nic, czekamy po prostu aż, że tak powiem, się ściemni, zobaczymy jak się rozwinie sytuacja i jak się pochowają, że tak powiem, do tej jaskini, o ile się pochowają. Dobrze. Jeszcze tak dopytam. No. Ja ich nie kojarzę jako te osoby, które w nocy widziałem. Wiesz co, jest... to było w nocy, a teraz to jest trochę za daleko. Tak za bardzo, no ciężko być, ciężko ci to, że tak powiem, odnieść jedno do drugiego. A wtedy w nocy, ilu osobowa to była grupa wtedy? Nie wiem, około 10 to ich było, może mniej. Ale tak jakoś. Okej. Z tego co pamiętam. Tak to jest, jak się po 2 tygodniach wraca do przygody. Dobra, czyli co, czekacie dalej, tak? Dokładnie. Tak jest. Mhm. No i zaczyna się ściemniać. Powoli się zaczyna ściemniać. Ci tam już kończą z tymi zwierzętami. Szykują się do rozpalenia ogniska. Jak już zapada zmrok, taki, no, tu jest dookoła jest las, to co prawda to jest powiedzmy polana, ale jednak las jest, też słońce zasłania wcześniej, nie? Rozpalają ognisko. I słyszycie tam z południa, właśnie z wejścia do jaskini, jakąś taką, do wąwozu, taką większą grupę nadchodzącą. Dobra, nieważne. I po chwili dostrzegacie w świetle ogniska taką grupę 5, 6, 7. Dwóch z nich tacha też jakąś zwierzynę już trochę drobniejszą. Jakieś takie coś z rodzaju zająców. Takie, co się mieści w rękach. Tak. No i też tam się szykują do tego ogniska, do przygotowania przygotowywania jedzenia. Na ognisku ląduje jakiś kocioł, gdzie tam w nim nalewają do niego wody, wrzucają tam coś, między innymi kawałki mięsa. Też przygotowują po prostu posiłek dla większej grupy. No to tak, tu widzicie 4, 5, 6 gdzieś tam poszedł, tu przyszło ich, mówiłem, 7, no to jest 13. Dokładnie. No nie. Ja chciałem tak jakby podsłuchać, o czym rozmawiałem, czy gdzieś coś usłyszę. Wiesz co, z odległości tych 20 paru metrów cichych rozmów nie słychać, a odgłosy, głośniejsze okrzyki to dotyczą głównie prowadzenia się matek poszczególnych ludzi oraz tego, że trzeba być debilem, żeby nie umieć dołożyć do ognia. No i tak dalej. Nic ciekawego się. Okay. No i ewentualnie jakieś tam słyszysz, że dzisiaj skroiliśmy piękną sztukę. Dobra, to teraz tak. Ponieważ ten ogień sięga, powiedzmy tak jak jest ten, jest to ten okrąg wąwozu. No. Ja bym chciał przedostać się w pobliże wejścia do tego wąwozu i troszeczkę wyjść tak jakby stąd i poczekać, czy jeszcze ktoś tutaj będzie szedł i tak się schować, skryć, żeby mnie nie widzieli, jeżeli pójdą i też podsłuchać, co mówią. Już
się przeniosę. Dobrze, czekaj, 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 moment, moment, zanim się przeniesiesz. Bo to będziesz musiał przejść mniej więcej tak, no nie? Czemu to no, mniej więcej coś takiego, dokładnie. Czemu miałem do tej pory na biało, teraz jest na niebiesko? Aha, bo to jest ciemność, dobra, okej. Okay. No dobra. Rzuć na skradanie, ale to jest proste, czy jakoś to tam się nazywa, plus 20. Werner, zostać tutaj? Aha, bo zanim jeszcze, to ten tutaj, on się, ten, który patrolował, on czasem wam znika tutaj gdzieś w dole, w ciemnościach między krzakami, więc on cały czas patroluje. A czemu ten targeting? No bo nie wiem, co mam kliknięte, nie mogę... No ten. masz kawałek klikniętego, bo widzę niebieską kropkę. Dobra, widzę, dobra, okej. Okay. No ale dobra, udało ci się. No i takie coś, nie? Gdzieś tu w krzaki się wkitrać. Dobra. Jakby ktoś następny szedł, jakaś następna grupa, to chciałbym przyuważyć, czy przypadkiem któryś się troszeczkę od tej grupy nie odrywa. Mhm. I w międzyczasie się próbuje przedostać bardziej w głąb tego wejścia. Czyli oddalić się trochę od tego. Mhm. Gdyby się któryś oddalił od całej grupy, to wtedy podejmę jakieś akcje. Dobra. No to tak. A ty, Karl? Bo Werner cię olał i poszedł. Właśnie pytałem, czy zostać tu, czy nie, Nie zdążyliśmy porozmawiać, bo jakoś ten. Dobra, ja na razie, ja póki co czekam i. No i przyglądam się, co się tam dzieje, kiedy oni będą się schodzić, jak to będzie wyglądać. Mhm. Chcę to widzieć tu z góry. Dobra, no bo tam się już zaczyna. Jeszcze też chciałem przyuważyć, czy oni tam popijają jakiś alkohol. No, tam mają jakieś takie, można to nazwać kuflami, ale co w nich jest, to tego nie wiesz. Okej. Okay. Dobra, no tak, widzisz ich 2, 4, 6, 12, nie? 13, bo jeszcze ten który sobie Panie. Tutaj. 13, no? O, ten sobie. On tam czasem gdzieś tu, tak jak mówię, znika. Znika między drzewami, między krzakami. No i dobra. No tak, czyli co? Czyli ty, Werner, się tam oddaliłeś od tego. Skitrałem. Mhm. No, ale nikt więcej tutaj się nie zbliża, przynajmniej jak na razie. Mm-hmm. Ci tam zabierają się za jedzenie. Dosyć wesoła jest. Aha! Karl, no bo myślę, że ty na tyle jesteś, że tak powiem, w obserwacjach jako szpieg, czy kandydujący do szpiega, zaprawiony, że jesteś w stanie to zauważyć. Nie widzisz nikogo, kto byłby ewidentnie przywódcą. Nie jest nikt inaczej ubrany. Oni są wszyscy inaczej ubrani. To, że tu mam takie tokeny, to nie znaczy, że wszyscy są tak samo ubrani. Natomiast okay. Nikt na twoje oko, przynajmniej z takiej odległości, w takich okolicznościach, nie wygląda od razu tak na przywódcę. Natomiast zachowania, no jeszcze powiedzmy za krótko, żeby nie widać tego, żeby ktoś tam był wyżej w hierarchii. Jakoś ewidentnie, okay. Powiedzmy. No. Ja też przypominam o tym szóstym zmyśle, który tam mam. Mhm, aha, który jeśli by cię ktoś chciał zaatakować znienacka, to wyczujesz, tak na przykład, nie? No, na przykład, coś się miało wydarzyć, czy znienacka właśnie coś takiego, atak albo inne rzeczy, no to tak. Właśnie, czekaj, sprawdzę, czy to jest
czy to będziesz, czy to jest niemożliwe, żeby cię zaskoczyć, jak to działa od strony mechaniki? To jest talent, nie? Tak. Z ciekawości aż zobaczę. 6 zmysł. Intuicja. O, ja chciałem jeszcze w sumie skorzystać ze swoich wibrysów. Czy one dają mi teraz jakiś lepszy zmysł do wyczuwania? Z tego co pamiętam, to do tropienia. A, do tropienia typowo, okej. Jeśli dobrze pamiętam. Tak, rzeczywiście. Aha, i test o intuicji. Aha, musiałbym wykonać test intuicji w twoim imieniu. Sekretny. Wtedy ci mogę powiedzieć ewentualnie, że coś się dzieje. A, okej. Okay. No. I nie jesteś wtedy zaskoczony, jak ci się powiedzie test intuicji. Okej. Okay. No dobra. Ale generalnie wiemy, o co chodzi, że jesteś w stanie wyczuć jakieś nagłe zagrożenie, czy coś takiego, no nie? Dokładnie. No. Dobra, no to będę miał to na uwadze, jak nie zapomnę. Zawsze możemy to, że tak powiem, retroaktywnie wprowadzić, jak zapomnę i powiem, że coś cię zaskoczyło, to powiesz, ale ja mam 6 zmysł, no i wtedy się możemy cofnąć o 2 sekundy i zrobić test intuicji. Mhm, jak wyjdzie, no to nie jesteś zaskoczony. No. No pewnie. Dobrze, no to czyli tak, impreza tutaj, znaczy impreza, ta kolacja, uczta, jak to nazwać, nie wiem. Rozwija się jak coraz bardziej, no. Czy... Bo ja widzę tam niektórych, nie? No widzisz, no. Tam, generalnie po światę widzisz tam. Czyli będę ewentualnie miał taki obraz w momencie, jeżeli oni się będą, powiedzmy, zbierać, to będę wiedział, kiedy to nastąpi. Tak. Dobra, to od razu, jeżeli oni się będą, powiedzmy, zaczynali zbierać, może nie pojedynczo, ale jak powiedzmy większa grupka, to ja spróbuję się przedostać tutaj za ten krzak. Ten, już pokażę. Tutaj za ten. Ale dopiero wtedy... Mhm. O, gdzieś tu. Ale dopiero wtedy, jak oni się zaczną zbierać. Dobrze. Jak się zrobi zamieszanie, powiedzmy, i ten pilnujący, nie wiem, będzie się z nimi żegnał, nie wiem, będą coś tam jeszcze dyskutowali, wykorzystam chwilę rozluźnienia. I spróbuję się tutaj przedostać. Mhm. Dobra. Czekajcie, jedną rzecz sobie sprawdzę. Ja też bym w sumie chciał coś tutaj wykonać. No, co byś chciał wykonać, to mi powiedz najpierw. Chciałbym się zakraść, no ale jakby z tego swojego talentu skorzystać. No. Odnośnie cieni. No. Tylko to musiałbyś sobie w sumie wejść tu do mnie w ten talent, zobaczyć. Jaki talent? Cień? Cień, no. No co on daje? Już patrzę. To jest tam do skradania chyba, że mogę bez tego... Bez przeciwstawnego, no z tego co pamiętam, no. No dobra. No i że tam im więcej jest zacienione jakieś miejsce, im bardziej ten, no to mam, nie wiem, czy tam jakiś bonus, nie wiem jak to tam działa, bo tak jest zapisane, ale... Już ci powiem. Nie wiem, dokładnie, czy się coś dodaje. Cień się nazywa, tak? A rzuć sobie kar na percepcję. Dobra. Cios poniżej pasa, cień jest. Czekaj, bo nie widzę jeszcze, czekaj. A, widzisz, że w pewnym momencie jeden z nich, czy nawet dwóch, bo zabierają trochę jedzenia, jakieś tam miski, i idą do tej jaskini. Okej. No, trwa to kilka minut, jeden z nich wraca. A po jakimś czasie dłuższym troszkę wraca ten drugi. Dobra. Wracają z tymi miskami? Jak to wygląda? Nie. Okej. Dobra, czekaj. Wiesz jak podążać za innymi, ale wszystkie ze śledzeniem związane testy. Wiesz jak podążać za innymi, by nie zostać na tym przyłapanym.
128 stron. Czyli tak nie do końca. Skradanie? Śledzenie. Aha, bo tutaj śledzenie jest od skradania oddzielone w zasadach, to jest opcjonalna co prawda zasada. Chodzi o to, że jednocześnie się starasz ukryć i nie zgubić swojego celu. Dlatego tu jest łączony test, percepcja i skradanie. Bo się skradasz i jednocześnie go obserwujesz, no nie? Więc dlatego takie to śledzenie jest jeszcze trudniejsze niż samo. Tutaj to nie ma zastosowania. Tak, to wygląda na to, że po prostu umiesz się tak schować, że nie musisz tego testu łączonego robić. Robisz tylko ten test cechy, czyli umiejętności, która jest wyższa. No bo tak, po prostu wiesz, jak to zrobić, no nie? Wiesz, jak śledzić ludzi. Tutaj to nie ma zastosowania przy skradaniu się tak do końca. Znaczy w ogóle nie ma zastosowania przy skradaniu się. Okej. No. Ale ty jeszcze nie miałeś czegoś jeszcze, że właśnie skradanie się nie było przeciwstawne? Bo skradanie jest przeciwstawne. Nie zawsze. Nie przy tej postaci. Nie przy tej postaci, okej, dobra. Nie zawsze jest przeciwstawne skradanie w sumie. Dobra, mniejsza z tym. Czyli co? Co ty byś chciał zrobić? Znaczy teraz... W sumie... Jeszcze nie, jeszcze czekam chwilę. Dobrze, no wiadomo, oni sobie tam... to troszkę potrwa pewnie... ta cała... Uczta to za dużo powiedziane, no ale... Ceremonia. Jedzenia. Ale no jedzenie po prostu. Także no... No to po prostu musimy doczekać do momentu, aż tak powiem posilą się i pójdą na tak zwany spoczynek. Ja bym chciał jeszcze zanim ten czołgać się i troszkę się może zbliżyć bardziej do tej krawędzi trochę, a tak żeby dalej gdzieś nie być oświeconym przez tam blask tego ogniska. Ale spróbować coś podsłyszeć, w takiej bezpiecznej odległości, żeby gdzieś tam głowa mi nie wystawała ponad to. Dobra. Że nikt w domu raczej mnie nie zobaczy. No dobra, no ale skradanie musisz rzucić. To nie będzie przeciwstawny tym razem. Bo oni się, okay. Tak, oni się nie spodziewają i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nie da się nie spodziewać. Dobra. Chcesz wyrzucić? No, tak. No dobra. A, uzupełniliście sobie punkty szczęścia? Tak. Dobrze. Tak jest. Okej. No. No to się udało ci się znaleźć miejsce nawet dosyć dobrym, że tak powiem, punkcie. Tu są jakieś szaki dookoła, może tutaj na mapie ich nie widać, ale są. Więc jesteś ukryty na tyle dobrze, że cię nie widać, a jesteś w stanie... jeśli oczywiście uda ci się test percepcji, dosłyszeć może co, o czym rozmawiają. Dobra, no to chcę tam ich podsłuchać trochę. Ojej. Chcesz przerzucić? ja tylko pytam. Do niczego nie namawiam. Aczkolwiek punkt zepsucia... W sobie tak drogą nie chodzi. Werner, może odznacz sobie tego Karla, co? Dalej widzę niebieską kropkę. A to jesteś ty. No, ale jak? A ja nie wiem, w sumie. A jak go niby zaznaczyłem? Nie, nie mam go zaznaczyć. No, kliknąłem na siebie i... A czekaj, ja wykonam jakikolwiek test, poczekaj. Czyli co ja wykonywałem wtedy? No, Jezus. Skradanie. Skradanie. No to już teraz zrobię skradanie. Sekundka. Skradanie. Dobra, ja jak coś to przerzucam. No jest. No dobra. Nie ma. No dobrze.
Nie wiem. Oś, 52, 53. No nie wiem, czy chcesz... Nie przerzucam. No już ci zostały punkt... Czyli zgadza się, 51, 52, 53. No to po kolei. Nie w tą stronę. Nie w tę stronę, no. Ja myślę, tak chciałem zauważyć, że kostki fizyczne będą bardziej łaskawe. A te moje kostki historyczne to już w ogóle będą, no, że tak powiem. No teraz wyrzuciłem 5 na kasto. No. A jestem w stanie teraz coś, cokolwiek dojrzeć bardziej, bliżej? No wiesz co, to tak. Za bardzo... znaczy nic specjalnie ciekawego tam... nie widać, no jedzą, siedzą, piją coś tam, dyskutują między sobą, słyszysz oczywiście jakieś dyskusje na ten temat, kto ma dłuższego, oczywiście miecza, albo ewentualnie kto upolował większego dzika, ewentualnie opowiadają też o tym, jak to ostatni ten dzisiejszy napad się udał. No ale takich żadnych szczegółów nie jestem w stanie usłyszeć, o co chodzi, co się stało, ile tego ukradli, komu i gdzie i tak dalej. No bo jest za duży taki rozgarniacz. To może nie jest takie bardzo głośne, no ale jest, te głosy są wymieszane. Dobra, teraz takie pytanie. Tutaj pode mną są krzaki? To zielone, co jest przy ścianie. To są jakieś wysokie krzaki? No jakieś tam krzaki. Krzaki... no, trawa, no, różnie. Dobra, okej. Okay. Wiesz, jeśli myśli, to znaczy to już tutaj, w tym miejscu, to pod tobą, no to jest to, no nie? Czekaj, to. Tak, no. No to już jest w bezpośredniej bliskości tych ludzi, no nie? To jest kilka metrów dosłownie od nich, no nie? I to jest rozjaśnione już blaskiem ogniska. No tak, wiadomo. No. No, tak jak mówię, no krzaki tam są, no, jakieś tam schronienie dają na pewno. No. I do nich masz jakieś 2-3 metry. Jesteś wyżej. Kurczę, czekajcie chwilkę. Okej. Okay. Ja się zastanawiam, czy teraz się nie podkraść tutaj za te krzaki. W które miejsce? No ale tylko trzeba uważać, bo ten gościu tam chodzi, nie? Gdzieś tutaj, nie? Albo za te krzaki. Zauważ jedną rzecz. No. W tym miejscu, już ci pokażę. Tu jest kłoda, no, która możliwe, że prowadzi z tego niższego na ten wyższy poziom. Tak, no bo tutaj przechodził ten, nie? I jeden położono w taki sposób, wiesz, jakby taki mostek może albo coś. Może by się dało po niej wyjść na górę, nie? Od tej strony. No. Musiałbym wyjść za te krzaki, czyli tak jakby tutaj na południe. Szeroko. Myślałem tak. Dobra, okej. Okay. No, dobra, no to co? Jakiś plan? No... Husaria sucha i heja na nich. Jak? Patrząc na waszą skuteczność w walce, to zachęcam. A jeszcze mało testów wrzuciliśmy, jeszcze może byśmy wygrali. Jeszcze może. No, bo jeszcze mamy chyba jakiś zapas. Jeszcze, no chociaż patrząc na mnie... A ja się mocno zastanawiam nad kupieniem tej kasetki. Jakiej kasetki? No, tej K100. Tej dużej. Zobaczę. Ale naprawdę mocno, mocno mnie to tam gdzieś siedzi. Ja też myślę nad takimi rzeczami typowo ozdobnymi, bo to w zasadzie do gry to tak średnio. Średnio chyba, i mało kiedy to się wykorzysta. Chyba, żeby dla zabawy po prostu tego używać. Natomiast jako... No, widzę, jak ci youtuberzy roleplayowi mają poustawione, mają książki, te podręczniki, mają właśnie kostki, no, mają figurki. No. Jest to jakaś tam ozdoba, nie? No.
No ciekawe, no szczerze mówiąc, wygląd wyglądem, ale ciekawe jakie to jest w ogóle, tak naprawdę, no bo na zdjęciu to nie wiadomo w rzeczywistości jak to wygląda, no jak to jest w dotyku jeszcze. No. No ale w sumie, w ogóle myślałem, jeszcze kontynuując temat, bo jak już zaczęliśmy, to myślałem, żeby kupić tą, on się nazywa Dice Tower, no nie, żeby... Nie trzeba było rzucać kostkami po stole, tylko po prostu rzucasz na tą wieżę, one spadają, no i tak jakby nie potrzeba dużo miejsca na to wtedy. A, no tak. To jest ciekawy pomysł. Nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Ale w sumie... O, jak niektóre wyglądają fajnie, jak takie wieże typowe. Tak, i w ogóle widziałem nawet... Gdzie ja to widziałem? Jak to zrobić, no nie? Kamera, coś. Jak to zrobić, no ale ja bym się... Chyba Black Magic Craft kiedyś w którymś filmie robił właśnie Dice Tower. No ale mniejsza z tym. Są też takie tacki, no nie? Też to jest może do wykorzystywane do rzutów. Też nie trzeba dużo miejsca. Jakoś bardzo. Co może mieć znaczenie, bo jak będzie, zależy jaki będziemy mieć stół w końcu. Może się okazać, że nie będziemy mieć dużego stołu. No właśnie, to będzie mój kolejny cel. Będę szukał chyba Dice Towera. No. Ładne. Ładne. No. Czekaj, czy to jest papierowe? Tekturowe? Ja myślę, że właśnie żywica albo plastik, no zależy co to. A jak sam sobie może zrobić, no to z drewna raczej, nie? Chyba, że na 3D drukarce. No, też takie są. No. Myślałem o zakupie drukarki 3D, ale nie mam czasu na to, szkoda kasy. Dobrze, czyli co? Grzeszku, jaki tam masz teraz plan? Już, pancik. No to teraz tak, bo generalnie ja bym się chciał przedostać ponad tych ludziów tam, ale już powiem, jak bym chciał to zrobić. Mój plan jest taki, żeby przejść za te krzaki, które tu są na południu. Czekaj. Coś mi się popsuło. Za te krzaki na południu, no. Mniej więcej takim łukiem. Ewentualnie mogłoby to być tak, że nie za ten krzak, który pokazywałem wcześniej, tylko tutaj w kierunku tej kłody. Ale tu od południa. Ewentualnie mógłbym zrobić tak. Już rysuję. Przejść tutaj. No. I schować się między tymi krzakami na razie. Aha. Dobra. Tutaj jak tak pójdziesz, ewentualnie nawet możesz pójść... możesz nawet pójść... Tędy. No to jest na tyle daleko, na tyle ciemno, że nie, bez żadnych testów jesteś w stanie to zrobić. Dobra, to przechodzimy. Mhm. O, jest. No dobra. No i docelowo, zobaczę, teraz mam małą, że tak powiem, lukę do tego, żeby cokolwiek zobaczyć. Jeżeli się nic nie będzie działo, to będę próbował wyjść z pomiędzy tych krzaków i przejść tą kłodą tam na górę. Mhm. Dobra. Wiem o co chodzi, bo tak, i w, zasadzie, tu, dokładnie. Tak w zasadzie jest to jedyne miejsce, którym tutaj w pobliżu możesz tam wyjść, bo te ściany są zbyt strome. Znaczy, wiadomo, dałoby się spróbować wyspinać, ale to już byłaby wspinaczka. To, jasne, tu, gdzie jest ta kłoda, to jest właśnie takie przejście dosyć łagodne, jesteś w stanie to... Generalnie to zrobione po to, nie? No. Tak, domniemywam. Dobra. No to teraz tak. Dobra, no okej, to poczekajmy. Karl? Co ty planujesz w tym czasie? Znaczy, bo nie wiesz co. Nie wiesz co Werner. Czekaj, Jezus, ja mówię, a nie kliknę. Planuję przejść tutaj. Mam taki też, planuję wyruszyć właśnie w przechadzkę.
No. Tylko pytanie, na ile jestem w stanie się przyczołgać jakoś blisko tej ściany, czy będę widoczny z tego punktu? No to będzie po prostu skradanie. Okej, okay, skradanie, no to chciałbym się po prostu... Bez testu przeciwstawnego, więc no. Okej, okay, przedostać się tu, gdzieś, no i później jak najszerszym łukiem obejść sobie jakoś w ten sposób. No dobra. Jeszcze jedno pytanie. No, no. Jaka jest mniej więcej wysokość w miejscu, gdzie jest wejście do jaskini, albo gdzieś obok? Na ile to jest metrów? Też dość nisko, czy tam jest jakoś no, tam wysoko? Jest trochę wyżej, tam jest bliżej 5 niż tych 2-3 metrów. Dobra, okej. Okay. Dobra, czyli tak, jeśli chcesz przejść tak jak tutaj, no to rzuć na skradanie. Ty, Werner, jeśli chcesz wejść po tej kłodzie, no to też teraz rzuć na skradanie. Okej. Okay. Łapanie chciałby sobie przerzucić. No to se przerzuć. Złamałeś kłodę. No, w ogóle zwaliłeś pół lasu. O, kurde. Ile już to mam punktów? Poczekaj chwilę. Dobra, nie musisz przerzucać. Okay. Tylko gdzie chcesz dojść? Jakby tutaj między te krzaki, tu. Mhm. A na początek między te krzaki tutaj się schować. Dobra. Okej. I rzuć na percepcję. Jasne. Jest. Okej. Okay. Dosyć szczęśliwy rzut. Gdzieś na północ od ciebie słyszysz jakiś taki szelest. Dobra, stop, bo Karl, bo za daleko już rzeczyliśmy. Ty. Dobra. Ty rzuciłeś to skradanie? Tak, rzuciłem, jest tam dwójka. Wyszło ci? 2 na 40. No to niezły rzut. No to dobra, no to przeszedłeś tutaj. Czyli jesteś, że tak powiem, od tych tutaj na dole bezpieczny. Okej. Okay. No. Był w tej jaskini. No jeszcze nie. No i co, idziesz dalej tą trasą, tak? Tutaj co narysowałeś? No tak, dokładnie, mniej więcej tak. No tak. Dobra, to jak jesteś tutaj, to rzuć na percepcję. I na południowy wschód słyszysz jakiś taki szelest, szum. Okej, okay, no to zatrzymuję się. Gdzieś tam... Leżę na ziemi, no i patrzę w tamtę stronę konkretnie, czy coś gdzieś się rusza, czy coś widzę. Tam jest ciemno, więc... A jeszcze blask tutaj ogniska od drugiej strony powoduje, że no nie widzisz tam w zasadzie niczego. No ciemność, no nie? Pytanie, czy widziałem Wernera gdzieś? Nie. Okej. Okay. No dobra, a to w takim razie do Wernera, co ty robisz? Rzuć jeszcze raz na percepcję. Jasne, okej. Okay. Dobra, no to nic, tyle. No bo ja wcześniej słyszałem jakieś tam szelesty na północ, tak, nie? Tak. Czy te krzaki, które tu są na tej mapie, one mniej więcej odzwierciedlają to, co faktycznie jest w terenie?
No to są jakieś drzewa, krzaki, tu jest dosyć już, tu się zaczyna już dosyć gęsty las, także nie ma problemu, żeby znaleźć jakieś miejsca. Schowek, miejsce do ukrycia się. Jasne. Ponieważ słyszałem to na północ od siebie, tak. Próbuję iść troszeczkę na północny wschód, ale tak kawałkiem, tak? Ze trzy kroki przystanąć i znowu nasłuchiwać. Ze trzy kroki przystanąć i nasłuchiwać, oczywiście chowając się za drzewem, mniej więcej tak, żeby z tego kierunku, z którego to słyszałem, mniej więcej być schowany. Jasne, rozumiem. To trzy kroki, czyli powiedzmy jedną kratkę, czyli te 2 metry możesz się przesunąć i rzucić na skradanie. O! Aha. Moment, gdzie jest ta myszka? O, jest. Dobra. I nasłuchujesz na to percepcja? Nasłuchuję, wypatruję. Nie wysłuchałem. No. No nie. Karl, ty coś poza ukryciem się robisz? No, patrzę w tamtą stronę i też nasłuchuję cały czas, czy coś będę widział. Nie chcę się ruszać za bardzo. Widzieć, tak jak mówię, nie zobaczysz nic, bo jest tam jest ciemno. A słyszę coś? A za tobą jest jasno, jak rzucisz na percepcję, to ci powiem. Dobra. Słyszysz jakieś szelest, który ewidentnie wskazuje na to, że ktoś tam gdzieś chodzi. Gdzieś na południowy wschód. Okej, ale to się przemieszcza jakoś dość szeroko na... Nie, no to jest chwila, więc no słyszysz, w tamtym kierunku słyszysz odgłosy. Okay. Po prostu. No i na razie pauza, nie? Rozumiesz. Tak. Teraz ja, czy jeszcze Karl? No chyba, że nie wiem, Karl, chcesz coś jeszcze oprócz tego? Nie, na razie nie. Dobra, no to Werner. No to Werner znowu 3 kroki do przodu. No to taka sama sytuacja. Rolne sobie. Dobrze. No i... Trudny. Poczekaj. Czekam. No, chcesz przerzucić? Tylko teraz już jako, wiesz, mroczny pakt? Jako mroczny pakt. Chcę przerzucić. Dobrze. Pytanie, czy ja mogę tu tropić teraz kogoś? No, możesz spróbować. Po ciemku to tak, no nie wiem, no może spróbować. Mam wibrysy. Mamy mutację. Mamy mutację. Ale ja muszę dalej rzucać. Potem, bo ja muszę rzucać. Dobrze, no to możesz rzucać. Jak chcesz. Ho. Ale mam tak, użyj punktu szczęścia. No już nie możesz. Ale mogę, mam. Teraz mam taką opcję. Przed chwilą nie miałem, a teraz znowu mam. Ale... Dziwne. To na czym masz ten punkt? Co ja to zrobiłem? No teraz kliknąłem na to samo. Aha, bo znaczy, masz... To masz na tym Dissolution of Body and Mind, nie? No, tak. To możesz to przerzucić, faktycznie, więc z tego... A właśnie nie wiem, czy możesz. To ciekawe, co mówiło na ten temat zasady. No dobra, możesz. Niech będzie, że możesz użyć punktu szczęścia. No niestety nadal ci się nie udało. No niestety nadal mi się nie udało. Nadal masz... Nadal jestem w plecy. Nie, nadal masz właśnie ten mutację. Natomiast zostajemy przy tym, przy skradaniu, które nadal się nie udało, nie? Nadal się nie udało, więc dalej mroczny pakt. Tutaj już możesz mieć mroczny pakt, nic więcej nie możesz mieć. Nadal mroczny pakt.
To będzie dużo mutacji. Fajnie. Super. Jeszcze nigdy nie miałem mutacji. No, w końcu mi się udało. Ale czemu dwie mutacje? Dobra, później to będziemy rozwiązywać. Nie wiem, potem się będziemy zastanawiać. Nie powinno tak być chyba. W sumie mam nie raz, wiem, dwa, trzy, trzy mutacje. Mi nie nabiło. No trzy. No raz, tak dwa. Aha, chyba że miałeś dużo punktów zepsucia, a udał ci się poprzednio test. I teraz ci się nie udał, ale straciłeś tam trzy punkty bodajże zepsucia, ale nadal miałeś za dużo. To przy kolejnym punkcie zepsucia był kolejny test. No tak, no, mogło tak być. Mogło tak być. Nie patrzyliśmy, ile masz punktów zepsucia, nie? No właśnie, teraz mam minus 1 na 6. O, a to już ciekawe. Jak może być? A to już w ogóle ciekawe. Minus 1. No, mam minus 1 na 6. Dobra, będziemy się nad tym zastanawiać chyba później, bo to... Czekaj. Bardzo, bardzo dobry. Gdzie to są? W ogóle nie zepsuty. Minus 1 na 6. Dobra, to będziemy myśleć później. Dobra, tak czy inaczej wyrosną mi elfie uszy. Chciałbyś. czekaj, bo sobie zamknę okienko. Dobra. Już sierści nie miał czasem. Nie, dobra. Będę się golił. Okej, no to dobra. Podszedłeś ile tych kroków? Trzy kroki podszedłem znowu. Nawet w przód. Mhm. I jeszcze teraz percepcję sobie. No to sobie percepcji. Chyba nie będziemy już podejmowali walki. Powiem wam, że... Nie, nic nie walczymy. Wow. No dobrze. Słyszysz jakieś odgłosy, tylko przedtem były na północy, a teraz słyszysz je bardziej na... Tak by się przesunęły w stronę zachodnią. A czyli w stronę wąwozu. W stronę wąwozu, tak. Okej. Okay. Dobra. Dobra, ja nasłuchuję i czekam. Ty się nie ruszasz, tak? No i też percepcję sobie chcę rzucić. Dobra, poczekaj. Zanim rzucisz percepcję, to ja muszę, okay. Ja muszę coś zrobić, ale... Momencik. Dobra. Okej. Okay. No to rzucaj. No, słyszysz ewidentnie jakieś... tylko to nie są kroki. To nie są kroki, to jest tak jakby ktoś... no nie masz za bardzo doświadczenia w lesie, jakby to... No ja taki dźwięk, jak ja się czołgałem na przykład? No, tak można by powiedzieć. Tak, coś takiego, gdzieś w tym kierunku. Okej. Okay. Dobra, no. To co, Werner? Karol już skończył swoją? No i wyraźnie. Swoje działanie? Tak, tak, tak. To co? No to ja teraz już nie będę, że tak powiem, biegał po tym lesie, ale te odgłosy były na bardziej zachód, nie teraz? Czyli tak, bardziej w kierunku. Tak. No to ja dalej do przodu. Ja dalej, że tak powiem, na północ w tym momencie. Tak, żebym miał, powiedzmy, te odgłosy po swojej lewej. Dobrze, to zanim to zrobisz, to rzuć na skradanie. Ojej. Chcesz przerzucić? No jak? No to, jak masz punkt 6, to spoko. Nie mam, paktem tylko. Mm-hmm. No to chyba mi nie poszło. No ale to możesz powtarzać. No to powtarzajmy. Pakty możesz powtarzać ile chcesz. No to dalej. O, jestem na 0. Na 0, ale nadal to jest nieudane. Ale nadal jest nieudane, no to dalej. Dobra, pięknie. Kuźwa, kupię sobie tą kostkę. Jest! Ostatni, dawaj, ostatni. Nie, no po prostu.
Dobra, dajemy mutację. Klas. Jest. A czemu teraz nie ma mutacji? Coś się popsuło. Nie wiem, co się zepsuło kompletnie. Później będziemy myśleć. Zrobimy, wylosujemy 3 mutacje na raz. Dobra, już ci odpuszczę, bo to chyba i tak by nie pomogło. Ale nie. Dobra, nie, nawet nie patrzę, nie wiem gdzie to było. Ile tych... No 6 rzutów. Rzutów temu było. Ja też rzucałem, ale nie widzę. Dobra, odpuszczę ci. Dobra, możesz się przesunąć o tą jedną kratkę do góry. Ja pierniczę. Jaka rzeźnia. I Wok się właśnie dokładnie w tym momencie zauważyłeś tutaj czającego się jednego z tych rzezimieszków, bandytów, czy jak mu ta, jak ich tak tam zwał. Bo rozumiem, że go widzisz, nie? Token. No, ja go widzę. Token go widzi, tak. On ty go też widzisz. Patrzy mi w oczy? On cię nie zauważył właśnie. Jeszcze mnie nie zauważył, tak? Po tym moim siódmym rzucie. Tak, po tym twoim siódmym kuźma rzucie. Po tym, jak już oddałeś mroczny bogom po prostu wszystko, łącznie ze swoimi wnukami, nawet do 8. pokolenia do przodu, to już cię nie zauważył. Ale dobra, stop. Pięknie. Teraz Karl. Czekajcie, informacja im przyszła, słuchajcie. No. Kość tuścienna jest średnicy, już wam powiem. Gdzie to jest napisane? 5 cm średnicy. 5 cm średnicy, nawet mam tutaj. To spore. No spore. Ale to tak trochę chyba mniejsze niż tenisowa piłka. Golfowa, no troszeczkę może golfowa, większa. Golfowa, no może ciut większa jak golfowa. No. Czekaj, ja tu gdzieś miałem piłkę golfową. Mam. Piłka golfowa ma średnicy. Jak to kuźwa zmierzyć? Jakieś 3,5 do 4. No, czyli troszkę. No. A tenisowa będzie miała więcej niż te 5. No to tak jak dobrze mówiłeś, że między tenisową a między golfową a tenisową. No jest, to jest czym rzucać. No już tak, to jest metalowe. No. A jak ci z bogami nie wyjdzie, to można rzucić w kogoś. No, dzięki. Zakaz przynoszenia na sesję na żywo, dla bezpieczeństwa. Nie wolno wnosić noży i kastówek. Tak jest. No. Dobra, zaraz przyjdę. Okej. Okay. Dobra. Co najmniej jest śmiesznie. No. To ja też zaraz wrócę. Spoko.
Że tak piszczy u Marcina. No właśnie się zastanawiałem, czy to u mnie w słuchawkach? Nie, nie. No ale to chyba u niego coś. Konkretnie. To jest sprzężenie. Test. Test. Halo, halo? No. Wiecie co? Stała się rzecz przedziwna. Położyłem słuchawki i troszeczkę się wyciągnął kabel z wtyczki. Troszeczkę. Nie zauważyłem tego nawet. Nie? I to było wszystko przez to. O, ja się umęczyłem. Mam nadzieję, że nie popsułem jakiegoś... OBS... Chyba działa. Siedzimy, a to nagle coś piszczy. No. Coś tutaj, bo tutaj po tej stronie, po tej stronie jest pewnie analogowe połączenie i jak się wysunęło troszeczkę, to coś tam zaczęły się jakieś sprzężenia, czy coś takiego. Nie wiem, nieważne. Dobra, ale chyba wszystko działa z powrotem. Dobrze, czyli co, gdzie tam skończyliśmy? Na tym, że mroczni bogowie kochają Wernera i pozwalają mu na wiele.
I w tym momencie Werner zauważył jednego z rzezimieszków. Tylko nie bardzo Werner wie, czy widzi jego przód, czy jego tył. Raczej jakiś bok. Tamten się rozgląda. Natomiast jesteś na takim jakimś krzaczkiem, dzięki któremu akurat cię w tym momencie cię jeszcze nie widzi. To pewnie nie potrwa długo, także to nie jest miejsce do ukrycia się na dłużej. A, ale Karl miał. Jeszcze, bo chyba skończyliśmy na tym, że Karl... Ja rzucałem... Czekaj, rzucałem czy nie rzucałem? Nie rzucałeś. Ja tylko percepcję sobie chciałem i w sumie tak naprawdę... Ty czekasz, tak? Czekać dalej, no. Albo w sumie... A nie, dobra, no czekam sobie. Dobra, ty czekasz. Dobra, no to w takim razie przechodzimy do ciebie, Werner. Co ty zamiar masz zrobić? No bo teraz tak. Czy ja widzę, czy on... Widzę jego bok, ale on jest obrócony w którym kierunku? On się rozgląda gdzieś tam nasłuchuje, czy patrzy. Jasne. Jest on ode mnie metrów ilości sztuk 3. No tak, blisko. No 3 kroki mniej więcej, powiedzmy, tak? Czy tam. No blisko. No. Czy on ma wyjętą broń jakąś przy sobie? Czy tak, tak. Ma gotowy miecz, do zabijania. Ma miecz w ręce, tak. I ewidentnie się rozgląda poszukując... Czy poszukując, to nie wiesz, ale rozgląda się z uwagą. Tylko, że akurat w innym kierunku niż ty jesteś. Jasne. Czy ja w tym momencie jestem w stanie go zaskoczyć albo po prostu wskoczyć na niego, żeby go przydusić do ziemi? No możesz spróbować. Oczywiście. Znaczy to będzie tak wymagało oczywiście zerwania się, przebiegnięcia tych paru metrów. No, tych dwóch, trzech metrów. To nie będzie... Nie doskoczysz stąd do niego. Musisz przebiec trochę, więc... No, wyobrażasz sobie, co to oznacza, no nie? Nie muszę tłumaczyć. Jasne, no muszę... Jesteś tak ten? Proszę? Odważny jesteś na tyle, żeby tam ruszyć? Ciebie tam nie ma, nie odzywaj się. No, dokładnie, jestem odważny. Nie ma takiej, nie ma takich, takich dyskusji pomiędzy graczami, jak postacie są daleko. Ale to jest pytanie poza. Ja wiem, ale możesz mu zmienić decyzję, a to jest niedopuszczalne. Nie. To jest moja decyzja i koniec, kropka, enter. Ja się zrywam po prostu i próbuję go na niego wskoczyć, tak żeby móc go przycisnąć do ziemi. Dobra. To po prostu go powalić. Rozumiem, o co chodzi, tak. To myślę, że dobrym testem byłaby atletyka. Czy zdążysz to zrobić zanim on... Albo inaczej. To będzie przeciwstawny atletyka z percepcją. Tak myślę. Czy jesteś zdolny? A, moja atletyka z jego percepcją. Tak mi się wydaje. Dobra, wyceluj na niego i rzuć na atletykę. Dobra. Wycelowałem. Nie wycelowałeś, bo nie jest przeciwstawny. Ale dobra, dobra, olej to. Ja to zrobię. A, bo miałem kliknąć w niego. Dobra. Czekaj. Pyk. O. Grzesiek, dalej masz ten zaznaczony. Tak, bo teraz Marcin go zaznaczył. Tylko nie wiem, jak to zrobić, tak szczerze mówiąc. O, zaznaczyłeś go? Tak, ja go zaznaczyłem. Dobra, teraz kliknę. Nie, siebie. Czemu? Jak ja tutaj przecież jest... Dobra, to nie tak. Może zaznacz Wernera. Nie wiem, jak to zrobić. Tak szczerze mówiąc. Zaznacz tego rzezimieszka. No i wtedy kliknij na atletykę. O, dobra. No teraz. Tylko nie wiem, ile rzuciłem. A wiem, 39. To czekaj. No wtedy miałem lepszy rzut. No cóż. No, dobra. Rzuciłeś się na niego,
Powaliłeś go, ale niestety nie byłeś w stanie tego zrobić tak, żeby on nie krzyknął. Krzyknął no jakiś nieartykułowany typu co się dzieje, ratunku, no takie coś, dosyć głośno. Karl, usłyszałeś taki okrzyk właśnie z tamtego kierunku, gdzie wcześniej słyszałeś te odgłosy. I dobra, no powiedzmy, że tak, że skoczyłeś na niego, przycisnąłeś go i masz zamiar go... Mam zamiar go przydusić. Przydusić. Tak jest. To teraz mamy tak zwane zapasy. A ja nie pamiętam, jak się zapasy robiło. To był test siły? Chyba siły, no. No, ale nie pamiętam, a jestem ciekawy, jak to się robi, więc sprawdzę. Tak w ogóle to powinienem tak zrobić. Mam, porobiłem sobie makra, to może powinienem z nich korzystać. Powinienem z nich korzystać. Zapasy, jest. Cało. Dobra, to już wygrałeś, powiedzmy. I tak naprawdę robimy z tego walkę. Tylko że na siłę, nie? No tak. No to nie tak do końca, w tej chwili nie są ważne inicjatywy, bo już zaczęliśmy. Dobra, no to test siły. Przeciwstawny test siły z tym. Dam obok, żeby był. Żebym mógł kliknąć sobie na niego. To teraz skąd ja tą siłę zwykłą mam? Tak, zwykłą siłę, samą siłę. Ale z głównych? Z głównych tych? Tak. Tylko go zaznacz tak, żeby był przeciwstawny. No ma kresę te, strzałeczki. No, dobra. Jak przejdziemy turę, to będziesz Karl mógł... Dobra. Ale najpierw skończmy to. Nie mogę kliknąć tej siły, to znaczy przynajmniej nie z głównych. Jak nie? Normalnie kliknij. Na S. Dobra, mam. Dobra, mam. Dobra. Nie, nawet nie na S, tylko na punkty na dole. Na S. Ja klikam na S. I działa. Ja bym przerzucić chciał. Co to się stało się? O Jezu. A ty masz 50 siły? Wow. Tak. Jesteś kuźwa silny. Dobra, no to przerzuć, jasne, że możesz. Ja jestem percepcyjny. No. Ale... O, nie będzie tego. O! Nie ma kolejnego... Kolejnej mutacji? Nie wiem, co. Jak ja przeprowadzę... A właśnie! Jeszcze wam zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć. Wpadłem na pomysł, to znaczy to nie jest do końca mój pomysł, na pomysł przygody kolejnej. To jest podobna przygoda, czy w podobnym... Coś mi spadło. W podobnym miejscu... nieważne. W podobnych okolicznościach rozgrywana chyba w którejś przygodzie, w przygodach u Berserkerów, w którejś tej w starterze, w którymś tam dodatku. I nawet zastanawiałem się, czy nie zmienić tego miejsca rozgrywania akcji, ale mam taki pomysł na taką przygodę trochę inną niż do tej pory były. No tylko kurczę, jak będziecie mieć mutacji tyle, to ja nie wiem, czy się to uda zrobić. Ale to jest jeszcze to jest raz, a dwa, że oglądając, znaczy wracaliśmy z córką z nieudanego ABR-u badania i puściliśmy jej, bo już była niegrzeczna, puściliśmy jej smurfy na telefonie i
był odcinek, który poddał mi kolejny pomysł na może nie całą przygodę, ale co najmniej epizod. Także, także będziemy mieć, jeszcze nie wiem kiedy, bo to muszę opracować dopiero, będziemy mieć przygodę ze smurfów. Znaczy, to, lub ewentualnie fragment przygody, jakiś tam epizod z tego, ze smurfów. Ja rozumiem, że prowadząc tą przygodę będziesz miał ten strój. No, ten co ostatnio. No mogę mieć, tylko że to raczej będzie jeszcze online. No. Także no. No, chyba sobie wrócę do oglądania smurfów, bo tam było dużo. W końcu to jest taka bajka fantasy, więc tam będzie dużo fajnych pomysłów na co najmniej epizody do przygód. No, tym bardziej, że nie wpadłem na to. Ja lubię smurfy. Jest naprawdę, powiem. Znaczy, to nie jest taki wyłącznie smurfowy. To jest, powiedzmy, jakaś tam legenda, może być taka taki folklor. Ale zobaczyłem to w smurfach, więc to. I to na pewno nie jest jedyny pomysł, który mógłbym stamtąd wyciągnąć z tych bajek. Także chyba sobie je kiedyś zarepetuję. Ale dobra. Ja czekam na tą kwestię, co mówiłeś. Ten pomysł, co tam kiedyś miałem, ale który wymaga jednak przygotowań dużych. No, trochę robiłem malutkiego researchu. Nie wiem. Czyli to jest kolejny pomysł, który mam. Jest już kilka przygód takich, które się rysują na horyzoncie, także będzie co robić. No, ale dobra. Tutaj ci się udało. Test siły przeciwstawny udany. Teraz ja sobie muszę rzucić na siłę, tak? Dobra, wygrałeś z nim. I teraz tak. I teraz możesz albo mu zadać obrażenia, albo możesz bardziej go pochwycić. Bo on w tej chwili ma, żeby efekty. Ma jedno pochwycenie. Jak tu jest pochwycenie? Gdzie tu jest pochwycenie? O, to będzie pochwycenie. No. Bo generalnie chciałbym go tak przycisnąć do ziemi, tak przez zęby zacząć się go wypytywać różnych rzeczy. Mhm. Ilu was jest, kogo przytrzymujecie i tak dalej. Dobra, no bo to jest tak. Czyli bardziej go pochwycić. Dobra. Jeden stan pochwycenia. Ile wygrałeś? O, jeden. Czyli możesz mu dodać jedno pochwycenie. Bo on się będzie próbował uwolnić, oczywiście, bo teraz toczy się walka dalej. No nie. No i teraz on. Zaraz my przejdziemy do tych pytań, powiedzmy, jak on spróbuje się uwolnić, czy się mu uda, czy się mu nie uda. Mhm. Tylko teraz od mojej strony to będzie. No tak, wiadomo, mierz mu tam gdzieś odpadł, ty go chwyciłeś, on się próbuje wyrwać, na razie go trzymasz ten, no i rzuć na siłę. No, 7, kurczę. No, dobra. Zaraz będziesz mógł mu zadawać ewentualne pytania, tylko jasne. Karl, co ty? Ty słyszysz szamotaninę, słyszałeś ten okrzyk i słyszysz szamotaninę tam, gdzie ci pokazywałem wcześniej. Mhm, no tak. To ja słysząc szamotaninę od razu... Jest, generalnie jest głośno, w ten sposób. Okej, okay, od razu zerkam w stronę tej grupy przy ognisku. Czy oni to słyszą? Tak, widzisz, że tam robi się zamieszanie. Wszyscy patrzą się w kierunku, w waszym kierunku. No ciebie nie widzą, bo jesteś w ciemności, co prawda. Ale widzisz, że zaczynają wstawać. No i na razie tyle, no bo tyle to jest moment, powiedzmy. Okej, jak oni zaczynają wstawać. Mhm. To ja w tym momencie... pytanie. Czy mój szósty zmysł coś mi tu podpowiada?
nie jesteś bezpośrednio zagrożony, więc tutaj szósty zmysł za bardzo nie zadziała w tej chwili. Chyba że... Bo to coś... też nie chodzi tylko o zagrożenia, no nie? No nie, właśnie chyba chodzi. Mhm. No już ci powiem. Już ci powiem, żeby nie było niedopowiedzeń. To chyba wcześniej. Albo dobra, inaczej. No. A czekaj, dobra, już to sprawdzę. Dobra. Masz niepokojące przeczucie, kiedy coś ci grozi. Mistrz gry może cię ostrzec, kiedy znajdujesz się w sytuacji, w której może stać się krzywda. A, jeśli powiedzie się test inteligencji, test intuicji. No, ale w tej chwili nie jesteś w takiej sytuacji, więc no szósty zmysł tutaj, no nic cię nie atakuje w tej chwili, no. Nie czujesz niczego takiego. Dobra. To teraz pytanie, czy... Słyszałem gdzieś tam Wernera. Gdzieś o motaninie. Byłem w stanie, że to on... Kurczę, ja wiem, no jakieś takie stękania, jęki i tak dalej, no słyszałeś, ale z tego co Werner mówiłeś, to nie krzyczałeś do niego nic, więc nie, nie jesteś w stanie stwierdzić, kto to był. Słyszałeś odgłos, okrzyk? No wiem. No i teraz słyszysz dosyć głośną szamotaninę, no jest to... Dobra, to na ten moment, jak widzę, że oni się tam podnoszą, wstają. No. Ja się trochę wycofuję. Na zasadzie bardziej w głąb krzaków. No to przesuń okna, na gdzie bardziej tam chcesz. Tak. Koliduje się. A bo tam gdzieś to, jest pewnie drzewo. W ten sposób. No dokładnie. Dobra, chowasz się pomiędzy drzewami, okej. Okay. I tyle. Chwila jeszcze. O, dobra. Jakoś tak mniej więcej. Trochę do tyłu po prostu, żeby mi się schować i tyle. No dobra, jesteś w stanie się ukryć w jakichś tam krzakach, żeby nie być na widoku. Tym bardziej, że tu już jest ciemno. A powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz techniczną w sumie. Bo no. Teraz nie będę z tego tam zmieniał nic, ale... Jak mówię, że wykonuję jakąś akcję, ale stwierdzę, że jednak nie chcę tej akcji wykonywać, albo chcę inaczej tą akcję zrobić, mogę zmienić, czy jak już powiedziałem, to nie mogę nic zmieniać? Zależy. W momencie trwania. Zależy. Wiesz, to jesteśmy tutaj po to, żeby się bawić, jak uznamy, że to nie było naprawdę zbyt fajne, no to możemy się wycofać. To nie jest gra komputerowa, że jak już coś zrobisz, to już zrobisz, nie? To jest po prostu kwestia dogadania się. Generalnie będę takie coś dopuszczał, ale nie zawsze. Okej. Okay. No nie? No, jednak jesteśmy po to, żeby tutaj miło spędzić czas, więc no... Wiadomo, okej. Okay. No, dobra. Czyli tak, ty się cofasz, wracając do Wernera. Mhm. Teraz mogę ewentualnie z nim coś negocjować, tak? No możesz, ale najpierw musisz rzucić na tą siłę, żeby zobaczyć jak się, że tak powiem, rozwija sytuacja. To nie jest to? To nie jest to, co rzuciłem teraz? Nie. Następna. Dobra. Następna tura to jest. Ale i będziesz mógł się, że tak powiem, teraz już z nim przegadywać. Tylko chcę wiedzieć, jak wygląda sytuacja. Mhm. Przerzucić chcę, bo chyba mi się nie udało. Poczekaj, bo ja rzucę, ja rzucę jego siłę, bo jemu się może bardziej nie udać. Jest 3 minus 4. No. Tak jest. On teraz troszkę rozluźni twój uścisk, ale nie całkiem, bo on ma, wiesz, dwa pochwycenia, a teraz... Teraz jedno sobie ujmie, że tak powiem. Czyli ujmie. Nie musisz przerzucać. Rozumiem. I mówię mu, albo teraz krzykniesz do swoich kolegów, że wszystko jest w porządku, albo ci skręcę kark. To jest też na zastraszanie, nie? No, możesz. Można by tutaj. Jasne. Będę go chciał zastraszyć i mu tak mówię. Krzykniesz w tym momencie, że wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje, albo skręcam, albo ci skręcę kark. Dobra, no to rzuć na zastraszanie.
On je chyba na siłę woli, nie? Z tego co pamiętam. Pamiętam właśnie. A nie na opanowanie jakieś? Też mam go zaznaczyć? Tak, tak samo jak ten, jak, bo to przeciwstawny jest. Wiesz co? Wydaje mi się, że na siłę woli, ale sprawdzę. Mamy te... A może na siłę woli rzeczywiście, no? Tak rzadko gramy, że siła ten... A, masz rację, opanowanie. Ale opanowanie jest... Czekaj, opanowanie... Jest na sile woli. Jest na sile woli, no. Dobra. No nie. Jasne. To będę mocniej podkwiecić. Wiesz co, nie, to poczekaj, bo tutaj nie stosujemy przewag, bo by nam to już w ogóle zajęło chyba cały wieczór z tymi przewagami. To jest niby fajne, bo jednak wpływa na testy, ale kurczę, no, pilnowanie tego jest straszne, bo tutaj mogłoby to zmienić, że tak powiem, wynik tych testów, ale trudno, no, Chyba jest za trudne to jest, żeby to pilnować. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, on, ponieważ udało mu się ten twój uścisk troszeczkę rozluźnić, poczuł się chyba pewnie i krzyknął do ciebie: nie, odejdź ode mnie! Jesteś... kim jesteś w ogóle? Tutaj jestem! Chodźcie! Pomóżcie! No to ja go jeszcze mocniej próbuję pochwycić. Próbuję go jeszcze bardziej przycisnąć. Dobra. Ty, Karl, słyszysz te okrzyki, co robisz? Czy robisz coś w ogóle? Co ja się przeglądam, co robi grupa. No, zmierzają w kierunku tego przejścia tutaj na dół. Okej, czyli oni idą w kierunku przejścia na dół, czy jakieś osoby weszły do jaskini? Tego nie widzisz, bo się cofnąłeś. Widzisz tylko to przy ognisku. Okej. Oni ci znikają po prostu z oczu tam gdzieś w dole. Dobra, to ja w tym momencie, słysząc to, biegnę w tamte strony, gdzie są te okrzyki. No. I szukam wzrokiem, znaczy no szukam, gdzie, czy będę widział Wernera. Głównie o to mi chodzi, żeby widzieć Wernera i jak wygląda sytuacja. Chodzi mi o to. No. Znaczy, opiszę, co chciałbym zrobić. Chciałbym przybiec na miejsce i ewentualnie albo uratować Wernera, czy on tam jest, albo zaatakować tego gościa, albo ewentualnie z Wernerem gościa porwać i uciekać. Nie wiem, jak wygląda sytuacja, więc takie nie wiesz, dobra, to jak tam dotrzesz, tam do tego przejdziemy, natomiast po tych okrzykach, teraz do Wernera mówię, po tych okrzykach, no znowu się... On próbuje uwolnić swojego... Jasne. Ja jeszcze raz powtarzam całą wiązankę. Mocniej przyciskam ściskam dłoń na jego szyi. I jeszcze raz próbuję go zastraszyć. No to rzucaj na siłę. To znaczy, chcę go znowu zastraszyć. Czyli wiem, znowu no, ale chcę... poczekaj, powolutku. No to wiem. Czyli ale... najpierw na siłę? Najpierw na siłę, tak. Dobra. Okej. Nie, on się próbował uwolnić, ale mu to nie poszło, więc teraz ty możesz, że tak teraz powiem... próbuję go znowu zastraszyć, tak? Możesz. Ten moment? Zastraszyć, możesz... albo możesz, że tak powiem, wzmocnić ten swój uścisk, albo możesz go zastraszyć. Możesz wybrać. No to go zastraszam. Dobra. Czyli krzyczysz do niego... Tak, że ma powiedzieć wszystkim dookoła, że jest wszystko w porządku. No to dawaj. Że napastnik uciekł. No to dawaj. Zastraszenie, okej.
A ja mam rzucić na... opanowanie. Mam to opanowanie? Źle mi się kliknęło. O! O jest. Popij. Whisky. Nie mam. Dobrze, czyli co? Ma krzyknąć tak, do niego. Ma krzyknąć. Mówi, nie, zostaw mnie, już dobrze, już im powiem wszystko. On już uciekł. Dobra. Więc... Okej, dobra, stop. Dobra, bo w tym momencie Karl wpadasz tutaj na, że tak powiem, miejsce. No i widzisz, że ci się kotłują na ziemi, krzyczą, sapią, dyszą. Ten rzezimieszek, czy jak go tam nazwać, zapiskał nawet i krzyknął, że wszystko jest w porządku już, że tamten uciekł. Natomiast, no ponieważ jesteś, że tak powiem, w tych sprawach biegły, no... głos, którym to krzyknął, był tak bardzo wystraszony, że chyba nikt w to nie uwierzył, co on powiedział. Także tak uważasz, no nie? Mhm. Dobra. No. To ja podbiegam, łapię Wernera za ramię. I mówię, dawaj, bierzemy go, biegniemy z nim, uciekamy stąd, oni tu już biegną. Uciekamy. To dobra. I łapiemy go jeden z jednej strony pod ramię, znaczy tak mówię Werner, żeśmy to chwycili i biegniemy całym pędem po prostu w las. Na północ. Dokładnie, próbując gdzieś tam go tak no trzymać tak, żeby on nie mógł się gdzieś tam jakoś ruszać, no nie? Dobra, tak. To rzućcie na... Albo inaczej, nie, na siłę. Mhm. Rzuć, który ma wyższą siłę, plus 10 za pomoc. Ja mam. No to... Tylko to będzie tylko przeciwstawny z tym bandytą. Ale nie mam tu do wyboru plus 10, mogę sobie jakoś... Modyfikator mam. Modyfikator, no. I jeden czy 10 dać? A to kurczę, nie wiem. Jaki modyfikator? No nie wiem, jest modyfikator. 10 daj i zobaczymy. No daj 10, zobaczymy co wyjdzie. Jest, 60. Mhm. O, dobra. Okay. O! No to... Ale nam nie poszło. Podnosząc go, jakoś wam się wyśliznął z rąk. No i uwolnił się z tego uścisku. Wszyscy stoicie. I słyszycie, że tutaj z dołu nadbiegających ludzi, a co ciekawe, moment, znaczy co ciekawe, no po prostu widać, że On jest jeszcze obok nas, blisko tak, nas. Tak, mogę blisko nas, tylko się uwolnił, no nie? Dobra. To ja bym chciał wyciągnąć sztylet i wbić mu w udo. I ponowić akcję z ucieczką. Razem z nim. No dobra. Jeśli chodzi o trafienie w udo, no to nie ma żadnego problemu, tylko powoduje to, że on po prostu bezładnie pada. No i co? No i chcecie go zabrać i ciągnąć ze sobą tak naprawdę, tak? No bierze, dokładnie. W
sobie pochwyt. Dobra, nieważne. No dobra. Nieortodoksyjne podejście, ale w zasadzie czemu nie? Nie wszystko musi być książkowo. No nie, jasne, że nie. No dobra. Tylko tak. Jest ciemno. Targacie bezwładnego, w zasadzie bezwładnego tam, nie wiem, 60-70-kilowego człowieka. No jest to do targania po 30-40 kilo na łeb. No nie, zależy ile on tam waży. No. To są krzaki, więc za szybko to nie będzie. No ale oczywiście, jak chcecie, no to jasne. Od tego też są zasady w Warhammerze. Pościgu. Pytanie właśnie, no. Czy oni nas teraz gonią, jak to wygląda? Tak, gonią was, nawet są już nawet już dosyć blisko. Bo widzicie... No jednak uciekniemy sami. Widzicie ogień. Znaczy, ile ogień, widzimy to widzicie... osób za nami? A ile tam widać na mapie? 6. Tutaj widzę 3, ale... No to tylu widzicie. No to ja widzę 6. A mi drzewo zasłania, mam 3. Ty masz 6, no dobra. No to tak. Bo tak jak mówię, no raz, że jest ciemno, dwa, że są krzaki drzewa, więc... wszystkich naraz możecie nie widzieć. No to dobra, no to teraz tak. Czy stajemy do walki? Chyba, że robimy zasadzkę. No ale to musicie się zdecydować szybko, to nie jest tak. No może rzucamy go na ziemię, biegniemy gdzieś na boki, oni podbiegają i jakieś zaskoczenie, ale z 6 osobami nie mam szans. Dobra, no to zostawiamy go i po prostu uciekamy na północ. Ty bardziej na północny wschód, ja bardziej... zachód, ja bardziej na północny wschód. Na co z nim zrobimy teraz? Nie uciekniemy z nim. Dobra, to będzie obciążenie w czasie ucieczki. Dobra, jak się zbliżają, no to... No to dobra, jeśli go rzucacie i uciekacie, to rzućcie na atletykę. Dobra. Jestem w stanie go w biegu jeszcze sprawdzić, czy coś ma, czy jakąś broń mu zabrać? Broni nie ma przy sobie. Gdzieś tam Werner mógłby ci powiedzieć, że gdzieś tam... Nie, przeciwstawny. A, jest. Werner by ci powiedział, że gdzieś tam leży na ziemi ta broń. Okej. No. Oho. Przerzucasz? O bogowie. A nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze możesz. Szczęściarz. O bogowie. Panowie, ja z waszymi, jak będziecie mieć po 5 mutacji, to w życiu nie zrobię tej przygody, którą... Ale zrobię, to zrobię inną, dobra. Nie ma się co przejmować. Powtarzasz? No. Nie... No, powtarzasz. O? Co to jest Dissolution of Body and Mind? No to jest właśnie ten, ten test, czy masz mutację, czy nie. Ej, to jest mutacja. Teraz masz mutację, tak. Jakąś mutację będziesz miał, czy nie wiadomo, czy fizyczną, czy psychiczną, ale to co, przerzucasz tą atletykę, czy nie? Wiesz co? No tak. Znaczy jak się... Nieudana atletyka oznacza złapanie, no po prostu. No już tu nie będziemy się bardzo wgłębiać w te pościgi. Wernerowi się udało. Dobra, przerzucam. Mhm. Ale nie to. O. Nie, Jezu. Wow. Czekaj, ja skasuję. Czekaj, pytanie, czy mi się dodało teraz zepsucie po tamtym punkcie, co bliżej nie, dawałem? Nie, bo to było przerzucenie testu. A.
A tam miałem plus 1 zepsucia w tym przerzuceniu wtedy. Tak? No dobra, to, no, to nic no. Nie usuwam, będziemy to rozwiązywać później. Dobra. Na razie... Ty się dalej rzucaj. Dobra, Werner, tobie się udało gdzieś ukryć, bo wszyscy się rzucili za Karlem, który robi tyle hałasu, że złapały, żeby go nawet złapali głusi i ślepi. Ja się potykam, czołgam, wstaję dalej to samo w kółko. No. A ci się zbliżają. Naprawdę nie wymagam wiele, tylko że przy rzutach 90, to co ja mogę? No co ja pięknie mogę zrobić? A co my możemy? No. To jest najgorsze. Dobra. No nie dobra, no. Ja się rzucam na ziemię i udaję, że nie żyję. Nie chcę już przerzucać. Rzucam się na ziemię i udaję trupa. Nie widzę innej opcji, naprawdę. Nie ujadł. O jest. To jest naprawdę, powiem wam. No dobra. No, co mam rzucić na udawanie trupa? Aktorstwo czy tam występy? O Jezu. W każdym razie tak, dobrze. Jeszcze nie wiem, ale zacznijmy od tego, co wiemy. Werner, udało ci się gdzieś tam rzucić w bok, uciec przed tą grupą pościgową. Natomiast Karl takiego szczęścia nie miał. Szkoda, że nie można przypisać tego światła do kogoś. Dobrze. Rzuciłeś się na ziemię, mając nadzieję, że uda ci się jakoś... Werner, jesteś w takim miejscu, że ich widzisz, bo oni się zajęli Karlem. W sumie no, nie wiedzieli, kto się bił z tamtym, więc... Uznali, że to pewnie uznali, że to tamten. Że to Karl. Więc już nie szukają drugiego, no bo oni nie wiedzą. Także jesteś raczej bezpieczny. No i co, oni podchodzą. Znaczy, no tak, Werner, chcesz coś zrobić, czy tylko obserwujesz? No to na razie obserwuję, co się będzie działo. Oni podchodzą. Dobra, to bądźmy, że tak powiem, i spróbujmy, jacyś tam, i spróbujmy, jak to udawać trupa. Podchodzą i mieczem po prostu dobijają. No, przebijają, tak na wszelki wypadek. No. Przekupstwo. Jeden z nich podchodzi do ciebie, jakoś tam... kątem oka zauważasz. No i kopię cię. Czy chcesz spróbować uniknąć jęku bólu? Tak. No to ja myślę, że co, że opanowanie. Dokładnie. Chcesz przerzucić? Już chyba nie masz punktów szczęścia. Nie mam. A chcesz przerzucić? No dobra, próbuję. No nie. To... Chyba, że chcesz jeszcze raz przerzucić. Okay. Mam 2 na 5, czyli na razie nie mam żadnego tego. Aha. No dobra, no to jak chcesz, dobra. Jak chcesz, to przerzucaj. No. No co jest? Przepraszam. Nie wiem, bo dobra. Dobra, pozwolę ci na następny przerzut plus 20. I było ci 90. 5 na 5. Tylko czekaj, dobra. Pakt,
Czekaj, ale a już, to... już nie możesz tego mogę. Paktu? A możesz. Tylko nie mogę sobie dodać... A, nie możesz. Dobra, to rzuć, po prostu rzuć jeszcze raz na zwykły, na ten. Zwykły rzut, plus 20. Zwykły rzut, już ten, dobra, już bez brocznego paktu. I bez plusa a, też bym poszło. Teraz by wyszło. Dobra, no to ostatkiem sił powstrzymałeś się przed jękiem. O, patrzcie, chyba się zabił o ten korzeń. Przeszukajcie go. Co tam masz przy sobie, Karl? Miecz, tylet. No to nie, pieniądze. Cokolwiek masz, to wszystko musisz wywalić, bo cię po prostu przeszukują, no i cię... Mam 4 szylingi. No to nie masz, to już nie masz. To do zero. No, nie masz już niczego, oprócz ubrania okay. na sobie. I jedzenie też. No, no, tak? No nie, nic, nie, niczego nie masz. Oprócz okay. ubrania na sobie. Okej. Okay. No, rzuca jeden. No dobra, zostawcie go. Niech tu zgnie. Coś go zeżre pewnie. Może jakiś ten przyjdzie, wilk, albo coś tego upolujemy. Dobra, zostawcie go tutaj. Oh. powiem wam... że aż się zmęczyłem. Tak pechowych rzutów to jeszcze nie mieliśmy chyba na żadnej. To już dawno nie było tak pechowych. Naprawdę, no. Ile razy byśmy nie rzucali, tyle razy, słuchaj, jest kuźwa w okolicach 80, 90, 100. No. I tamten, ten, którego Karl dziabnął, też poszedł? Tak, to zabrali. Zabrali to. Bo on przeżył, nie? Został w nogę, no ale go... Wiadomo. No tak, tak, tak. No. No plan był, żeby go ciągnąć, ale nie zabijać, no ale... Dobra, chwileczkę. Dobra. Kurde, taki Jezus. Idealny plan. Ale to był dobry plan. Dobry tam był. Do ciebie, no. Pociągnąć go razem, wytargać go gdzieś i no. Mielibyśmy gościa. No tylko, że ten test znowu mi nie wyszedł przy tej nie? Przy tym zastraszaniu. Ja myślałem, że w ten sposób, jak oni gdzieś tam pójdą w twoją stronę, to ewentualnie ja się zakradnę w dół. No ale jak widziałem, że tam leci 6 osób na ciebie, a ty nie wiesz o tym. No, dokładnie. Też by było nieciekawie. Aczkolwiek, no, można było to różnie rozegrać. Nie wiem. Co teraz? Ej, znowu miało być coś krótkiego. Łatwe, krótkie i przyjemne. O, my zaraz... Kampanię z tego zrobimy. Potrafimy to koncertowo spieprzyć. Ej, ja mam pomysł. Ale to powiem Marcinowi, no, jak przyjdzie. Dobra. Dobra, jestem. Piszczę czy coś? Okay. Nie. Nie. Słuchaj. Gadasz. Ja mam pomysł. No, dobra. No to co? Nie musisz robić... przygotować jakieś przygód. Daj nam jedną przygodę. No. A my z tego zrobimy kampanię. My z tego zrobimy kampanię. My się uwięzimy, my się sami sobie zrobimy dalej. Po prostu przygoda pójdzie sama. Tak widzisz. To po prostu już miał się skończyć. My sobie zrobimy dodatkowe mutacje. Tak. Kampanię całą poprowadzimy. Po prostu cały rok będziemy grać. Powiem wam, że wystarczy tak. Wystarczy dać 15 złych, jedną dziurę w ziemi i reserać się. Dokładnie. Cały rok z głowy. O Jezu. Może byśmy tu las wykarczowali sobie w ciągu tego roku. Dobra. Dobra, i mój Karl, kolega, leży tam, tak? W krzokach. No tak. No. Idę sobie go kopnąć. Tam ci poszli. Dobra, podchodzę do Karla i sprawdzam, co z nim w ogóle. No żyje, jest kopnięty i jest
pozbawiony. Goły i wesoły. Wszelkiego. Nie, no, ubrania ma, jak już wspominałem. Tak jest. Ja wstaję. No i rozglądam się, gdzie są przeciwnicy. Czy gdzieś ich tam widać, słychać? No, słychać ich tam w wąwozie, ale po chwili słyszycie kroki od południa. Dobra, no to idziemy na północ, nie? Na północ, no uciekamy. Żeby no, uciekamy na północ stąd. Dobra. Po prostu. Na razie. Ale czekaj, uciekamy. No dobra. No po prostu idziemy na północ, nie? Dobra, dobra. No dobra. No to czyli powiedzmy bez jakiegoś większego problemu wydostajecie się tutaj spoza tego terenu, powiedzmy. No, za jakiś tam czas to się troszkę obniża, no, bo tu byliście wyżej, no nie? To się obniża, jakieś tam są górki, wzniesienia i tak dalej. Bez większego problemu jesteście w stanie się wycofać z tego miejsca. No dobra. Dobra, to jak się wycofaliśmy, no to co no teraz? Jest koło północy. No późno. Późno już, jest. Powiedzmy. No może jeszcze nie, ale jest już. Zbliża się ta północ. Zbliża się północ. Czy my daleko odeszliśmy w ogóle? Jak daleko odeszliśmy od tego? Jak chcecie. Się... No chcielibyśmy no, kawałek odejść, prawda? Ale powiedzmy no, na im tyle, dalej, żeby... Im dalej odejdziecie, tym później będzie. W sensie tym będzie bliżej tak jest. Świtu, no nie? Tak, 10 minut, 15 marszu. No to tak jak mówię, nie ma problemu, możecie się, że tak powiem, odsunąć od tego miejsca ile chcecie. Dobra, i teraz co? Wracamy tam z powrotem jakoś? Właśnie na to sobie też o tym samym pomyślałem, żeby tam wrócić i zobaczyć jak tam sytuacja, nie? Tylko kierowałbym się bardziej teraz jakby troszkę na zachód skręcił gdzieś. I wrócił tak bokiem. Czyli mniej więcej w to samo miejsce, w którym tam byliśmy przez dzień? Nie, w ten sposób, żeby przejść już ci pokażę. A całkiem od północy. To może pokasujmy te stare rzeczy. Tak z północy. A dobra, okej, okay, jest dobrze, jest w porządku. No dobra. Ale to chcecie tak wrócić od razu, czy jak? No mówię nie tak od samego razu. Nie tak, bo tak, gdzieś 10-15 minut odchodziliśmy, prawda, na północ. No. Chwilę odczekamy, będziemy nasłuchiwać, czy coś się do nas nie zbliża. No i wtedy spróbujemy z powrotem. Już zrobić takie półkole i faktycznie na tej północy wrócić, nie? No czyli gdzieś powiedzmy po około godzinie, żeby wrócić w to miejsce, gdzie tutaj Karl wskazał, nie? No, dokładnie. Tylko też tak gdzieś tam ostrożnie, na zasadzie, no, rozglądając się, jakąś percepcję.
Żeby też gdzieś tam gwałtownie się nie poruszać. Nie, dobra, tutaj akurat nie ma problemu z tym, żebyście wrócili bez niezauważeni. Jesteście, że tak powiem, no. Nie ma to większego problemu. Dobra. No. Coś... Właśnie co widzimy? Widzimy coś z tego miejsca? Poczekaj, jeszcze ten, jeszcze... Dobra. Niech... No dobra. A powiedzcie mi, czy coś w ogóle widzicie? Nie widzicie nic. No, wracając tam, no jest. No, światełko, tak? Tak. Ognisko już zostało wygaszone, no bo jest ciemność, nie widzicie nic. No i tyle, właściwie. Skoro widzicie to światełko, no to jest światełko. Widzimy światełko przed tym. Dobra. No i zarys tam jakiejś postaci, nie? Bo widzicie tego. No bo tam się tego południowego wschodu, tej części. Już dobra. Teraz? Nie, tej południowo-wschodniej części się obawiam. Tam już wcześniej przecież był, a po tej akcji teraz może być bardziej strzeżona ta część. Dobra, ja bym chciał podejść tak typowo w stronę południa. Zakraść się gdzieś tutaj tak do tej krawędzi gdzieś tak, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Bo, albo może inaczej. Najpierw zakraść się pod to drzewo tutaj. No dobra. I nawet nie musisz rozejrzeć się. No to w zasadzie stamtąd to widzisz to samo, co... Nie mogę się ruszyć. O, a czemu? Ściana. No bo tam są drzewa. Już ci powiem. Ja cię przesunę. Moment, muszę cię przesunąć poniżej tych drzew. To było na szybko przeze mnie zrobiona mapa. Zobacz teraz. Już? O. Okej. Okay. No dobra, no to tak czy inaczej, no to widzisz, no to co widzisz. Czyli niewielki płomień, niewielką jakaś pochodnia czy coś, no i postać, która tam... Tu w tym miejscu, no... Gdzie było ognisko, to tam jakiś tam żar ewentualnie widać, no ale to nie daje światła. Okej. Dobra. Wernerze, jaki masz plan? Masz jakiś plan? Nie wiem, no może wejdźmy do tej jaskini w końcu, co? No, przydałoby się. Tylko wypadałoby zaciukać tego gościa. Zauważacie? Właśnie zauważacie na zachodzie światło. Takie migoczące pomiędzy no, drzewami. Migoczące miało być. O. Ale zbliżające się do nas? Właśnie o tym właśnie miałem mówić. Nie, przemieszczające się gdzieś na... Gdzieś, raczej na północ. Gdzieś... Nie w waszym kierunku. Ja mówię do
Bernarda. Chodźmy za nim. Za tym światełkiem? No, dokładnie. Okej. Okay. No, jakaś szansa nawet, żebym jakąś broń zdobył. Dobra. No i jak daleko widzimy to światło? Jesteśmy w stanie ocenić jakąś odległość? No, ciężko w nocy między drzewami, ale dosyć daleko. To jest taka bardziej poświata niż jakieś światło takie dające oświetlenie. Mogę wytropić tą osobę? No tak, nie musisz tropić, bo widzisz światło. Możesz iść po prostu tam, gdzie światło. No tak. No dobra, tylko chodziło mi o ten bardziej, o to, o tego talent cienia. No w tym przypadku nie musi mieć zastosowania, bo jest, możesz iść po prostu za światłem. Nie musisz, wiesz, śledzić postaci, czyli być kilkanaście, kilkadziesiąt metrów maksymalnie. Za nim kilkanaście nawet niż kilkadziesiąt, po prostu tu jest światło, no możesz iść za światłem w dosyć dużej odległości, nie musisz jakoś, wiesz, nie musisz śledzić tak jakoś mocno. Czyli co, idziecie za tym światłem, tak? No tak. Tak, tak, tak. Dobrze. Widzicie, nawet jesteście w stanie się zbliżyć na tyle bez ryzyka wykrycia, że zauważacie, że to światło to jest pochodnia, którą niesie jakaś postać otoczona przez około dziesięciu innych postaci. Takiej poświaty to widać, to są takie jakieś ubrane w takie jakieś szaty z kapturem. W ten sposób właśnie. No i kierują się gdzieś bardziej na północ, północny zachód, tak jakoś tak. Oddalają się w każdym razie od tej jaskini. Oni są uzbrojeni? W całej odległości nie widać, tym bardziej, że szaty te takie długie przykrywają wszystko. Dobra. To co, idziemy dalej chyba za nimi? Czy nie? No dobra, dobra, okej, okay. Dobra. Idziecie? Słowo, że tak jest. A co? Dobra. No to tak, po jakiejś pół godzinie takiego marszu, niezbyt szybkiego, oni docierają na jakąś taką niedużą polankę, na której znajduje się na środku tej polanki taki, jakby to nazwać, obelisk? Coś, jakiś taki stół kamienny, no coś takiego. Na tyle daleko jesteście, że szczegółów nie widzicie. Natomiast, zauważacie, że oni mają przy sobie też jakieś takie, czy to są torby, czy jakieś takie worki. Wyciągają z nich coś, nie widzicie dokładnie co. Jesteście na tyle daleko i tam jest na tyle w zasadzie ciemno, że nie widzicie. Natomiast oni po chwili rozpalają dookoła tego kamiennego stołu, czy tam obelisku, taki okrąg, okrąg pochodni. Robi się dosyć jasno. No i słyszycie jakieś takie zawodzenie, inkantacje, śpiewy. No, ciężko powiedzieć, co dokładnie to jest. Nigdzie tego wcześniej nie słyszałem. Raczej nie. Nie, chyba nie. Widać jakieś symbole tam? Może coś widać, ale jest noc, jesteście dosyć daleko. Albo że to jest jakiś rytuał? No może i rytuał. No, ciężko powiedzieć. W zasadzie, co to może być. Coś tam zawodzą, coś tam robią, coś jakieś podpalają i się dymi.
A teraz widzimy ich jakieś uzbrojenie w tym świetle? No nie, bo są w tych szatach długich. I ile ich jest? No, około 11, tak? 1 i 10, nie? To o ile no, tak? 10, na szybko okay. Policzyliśmy, nie? Policzyliście, że jest ich 11, dobrze. Ja bym na razie nic nie robił, po prostu zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała. No, bo nie dobra. Wiem, czy jesteśmy w stanie... A jestem w stanie coś zrozumieć z tych śpiewów? Nie. Okej. Okay. Czekaj, a pokaż mi, zobaczę sobie twoją kartę, czy mógłbyś ewentualnie mieć coś... gdzie tu jesteś? O, tutaj. Czy byś coś mógł... Wiedza Reikland to nie... Żeby ewentualnie móc coś wywnioskować. Ja nie widzę nic. No nie. Przykro mi, ale tutaj nic... Ta przeszłość też nic nie daje. Nic ci to na myśl nie przywodzi. No, dobra, no to czyli co, obserwujecie? Nic nie robicie? Dokładnie. Dobra, no to wygląda to jakby wyciągnęli z tych toreb czy worków jakiegoś królika, jakiegoś koguta, w każdym razie jakieś pióra wam tam mignęły, błysnęły noże, chlupnęła krew. Widzicie, że rozsmarowują po tym obelisku krew z tych nieszczęsnych stworzeń. Wzmaga się, te inkantacje się wzmagają, dorzucają do ognia jakichś kolejnych, czy to ziół, czy to proszków, nie wiecie czego. Dym się jeszcze bardziej unosi. No trwa to powiedzmy jakąś może godzinę, może troszkę dłużej, ale powoli się kończy, powoli wszyscy ucichają, zbierają resztki, wyrzucają, gaszą wszystko. I zaczynają zmierzać gdzieś w kierunku, no w przeciwnym kierunku, znaczy w tym kierunku, z którego przyszli. Okej. W ogóle to tak, może, bo my mieliśmy po mieczu i po sztylecie? Ja już nie mam nic. Ale się zastanawiam, czy ja miałem. Miałeś miecz tylko. Ty chyba nie miałeś, sztyletu chyba nie miałeś. Ja miałem sztylet, który mi wręczyłeś. Z tego tak, co pamiętam właśnie, bo nie, jak sprawdzałem makra, to u ciebie tak sztylet jest. Chyba nie było. Mam tylko mieczyk. Dobra, i ta ceremonia, że tak powiem, ucicha, tak? Tak, no tak by dobiegała końca i tam wszystko się zwijają, gdzieś tam odrzucają te truchła gdzieś w las, gaszą wszystko, no i... Iść zawracają z wychodzą. Skąd przyszli, tak. Idą w takiej kupie tak samo, czyli jeden w środku i resztę go otacza? No, idą po prostu jakąś tam grupą. Co, próbujemy jednego trafić? No, mają przewagę liczebną. Tak troszkę. Śledźmy ich na razie może po prostu. Zobaczymy gdzie idą mniej więcej. Jesteśmy okay. W stanie w ogóle ocenić, ile my przeszliśmy od tego miejsca, gdzie byliśmy, żeby jakby nie minąć tego, jakby nie wiem, skrętu w stronę tej bazy tych
Tychże zimieszków? No tak. Okay, jest, jesteście w stanie stwierdzić, jeśli będą szli tą samą drogą, tą samą trasą, w którym momencie do nich dołączyliście, o. Mhm. Czyli co, idziecie za nimi, tak? No tak. Tak, tak, tak. Dobra, no to oni się zebrali, ruszają w kierunku, z którego przyszli. No i po tamtych kilkunastu minutach docieracie do miejsca, które... w którym... w miejscu, w którym dołączyliście. Znamy. Mhm. No i wiecie, no że teraz na wschód, to czy tam południowy wschód, to dotrzecie do tej osady naszej. Do tej bazy. No oni idą dalej. Tak mijając, no, powiedzmy to. Chodźmy za nimi, nie? No dobra. No bo tutaj teraz tak, jeżeli się zwrócimy tu. Albo się odciąć, kurczę. Bo teraz nie wiem, czy iść w końcu do tej jaskini tutaj, czy iść za nimi. Ja bym poszedł za nimi, póki co. Mhm. No to dobra, no to idźmy. Śledzimy ich dalej, idziemy za nimi. Dobra. Znaczy, trzymacie się w takiej odległości, żeby nie trzeba było... Wiadomo. Jakichś specjalnych cudów robić, ale oni mają pochodnie, więc ich widać po prostu, no nie? Dobrze. No to tak. To mijacie tę bazę bandytów. Znaczy, na wysokość tej bazy bandytów. Idziecie dalej. Ewidentnie w kierunku... No, to myślę, że jesteście w stanie stwierdzić, że w kierunku traktu. I po jakiejś... No może godzinie, nie, tam było trochę mniej, jakieś pół godzinie, trochę może dłużej. Docieracie do niewielkiej polanki, której widać, że ona jest bardzo blisko traktu. I tam stoją dwa powozy, takie zwykłe, no, jakimi się podróżuje. Ci ludzie wsiadają w te powozy, no i ruszają w kierunku, z którego przyszliście, czyli w kierunku karczmy. To jest ta polana, którą... To nie jest ta polana, tak. Nie ta, rozumiem, okay. Dobra, okej. Okay. Mhm. Jakaś tam inna. Jakaś wcześniejsza inna. No właśnie. No nie ta polana. No to więc, to wracamy z powrotem w kierunku tego wąwozu. Mhm. No i... już się powoli zbliża, że tak powiem, ranek. Co prawda nie jest to jeszcze świt, no ale już widać, że się noc przechyliła na stronę. I jeśli wracacie, no to jesteście znowu na południu, no nie? Mhm. No i co teraz robimy? Dziebamy tego gościa tu? Że powoli się już robi jasno. Tak, powoli się oni już zaraz robi będą jasno wychodzić z powrotem na, wiesz, na... Na łowę. Na łowy, dokładnie. Nie wiem, czy jest sens tu w dzień teraz krążyć. No to słuchaj, oddalmy się stąd, w takim razie, dobrze mówisz. Gdzieś tam w kierunku jakiejś polany faktycznie, czy gdzieś się ulokować pod jakimś drzewkiem, w jakimś krzaku się przespać. I wrócić znowu tutaj wieczorem i tylko w taki sposób teraz spróbujemy to inaczej rozegrać po prostu. Wiesz co ja bym zrobił? Hmm? Tylko pytanie, jak daleko mamy stąd do karczmy? To było, z tego co pamiętam, jakieś pół dnia drogi pieszo. Pół dnia, tak. Mhm. Okej, okay, czyli tak naprawdę w jedną stronę pół dnia, tam zjeść coś, odpocząć, pół dnia.
No i jesteśmy w stanie jakoś tu przyjść, tak gdzieś wieczorem. Pod wieczór, dokładnie. Pod wieczór, nie? No jakbyście ruszyli do karczmy, no to jesteście jakoś przed południem tam. Południem. No bo już jeszcze świtu nie ma, nie? Mhm, o. Tam spędzicie jakiś tam czas, no i pod wieczór jesteście z powrotem, powiedzmy. Tak? No, dokładnie. No to by było najlepsze, bo ja okradli mnie też z jedzenia, nie mam nic, pieniędzy, jeżeli byś miał w Wernerze jakiś... Mamy jeszcze pieniążki, mam jeszcze jakąś chyba porcję. Z chęcią bym coś tam spożytkował tutaj. Sobie odpisywały. Mam jeszcze dwa jedzonka na zimno. Czyli już jedno, bo już jeden dzień minął, nie? No tak. No, czyli jedno. Czyli już nie mam nic, no bo ty też nie miałeś nic. Czyli ja sobie zeruję. No, ale nie, poczekaj. Zanim wyzerujesz. No tak, no dobra. Okej, w porządku. No bo dwóch na ten, no to teraz praktycznie... No, nie mam nic. No dobra. Okay. Skoro taki jest wasz plan, to ja się zastanawiam nad jedną sprawą. Mhm. Jest za 20 prawie, że 11. Nie zdążymy znowu przed północą. Z tą waszą, że tak powiem, podróżą. Planem, no nie? Mhm. No, no przeniesiemy na następną, tak? No i tak jak mówię, kampania będzie dobra. Chyba, że tak zrobimy, że dzisiaj zrobimy krótszą. Ja myślałem, że dzisiaj skończymy, ej. Ale ty wiesz, że tak nie będzie. No nie. My sobie gramy tak, jak sobie gramy. Kampanię z tego zrobimy, ty się nie przejmuj. Ja się nie przejmuję, tylko że... My w końcu do tej dziury wejdziemy. Ale... W grudniu gdzieś. A jeszcze musimy zrobić mutację. No musimy, ale to zrobimy chyba zrobimy, chyba że teraz zrobimy. Bo jedno możemy zrobić przed następną sesją. Nie, chyba przed następną sesją to zrobimy, bo teraz będzie, jakoś będzie nie lepiej. Mam szczerze mówiąc siły na tę mutację, bo tam trzeba jeszcze sprawdzić, bo coś tam nie poszło, coś tam się źle policzyło. Ale dobra, czekajcie, bo jest dosyć wcześnie jeszcze, ale z drugiej strony, kurczę, jak chcecie wracać do karczmy, no to znowu zajmie, no nie zdążymy, na pewno się nie wyrobimy. No. To na siłę by było takie. Nie, dobra, dajcie mi minutkę. Dobra, spoko. No dobra. Dajcie minutkę dobra, i zaraz wracam. Dobra. Ale dobra, kontynuuję myśl, bo... Chyba lepiej skrócić te sesje i kontynuować dalej. Nie, to bym był za tym, żeby dzisiaj skończyć, a następnym razem, wiesz, zacząć od mutacji. Za tydzień może się uda. Na przykład, no kiedy tam będzie czas, nie? Bo to jednak... Dobra, tak zrobimy. Zaczekamy jeszcze na Karla. No dobra, powiedz mi, ta twoja postać masz tam porozwijane to tak, że mógłbyś przejść na drugą, na następną chyba profesję, nie? Okej. Tak mi się wydaje. Bo tak to a chyba... co trzeba mieć? Właśnie sprawdzimy to, ale wydaje mi się, że jak zaczynasz grę, to już jesteś rozwinięty tak, że wystarczy ci zdobyć 100 punktów doświadczenia i się możesz przenieść na następną profesję. Mhm. No to jak za dzisiaj. Ale poczekaj. Bo ja zawsze chciałem. No dobra, bo tutaj myślę nad tym, że w zasadzie moglibyście się przenieść na następną profesję, tylko że ja chciałem zawsze to rozgrywać fabularnie. Mhm. Czyli nie według zasad wystarczy 100 punktów doświadczenia i już możecie przechodzić, no nie? Czy tam, no 100. Ale chciałem, żeby to jednak było jakoś fabularnie umotywowane, więc trochę teraz nie bardzo się da. Ale dobra, to pomyślimy. No ja jeszcze nie mam setki. Ewentualnie się możemy dogadać. Dobrze, czyli co?
kończymy na dzisiaj? Robimy krótszą tę sesję? Możemy tak zrobić w sumie. Nie wiem, powiem wam, że te rzuty to... Ja się zastanawiam, czy jakby wyglądała nasza sesja, jakby te rzuty były normalne. No, jakby, też się zastanawiam. Że to nie jest tak, że wychodzą dwa rzuty na 10, nie? Że 8 jest po prostu po 80. Mhm. Jakby to było tak mniej więcej porówno, ciekawi mnie, jakby to wyglądało też, nie? No, załóżmy, nie wiem, całkiem inaczej, inna sytuacja by była, gdyby, nie wiem, moje dwa pierwsze rzuty były, nie wiem, okej, nie? Albo jak ja bym miał broń, nie? No. Że uciekłbym po prostu od tego gościa, miałbym broń dalej. To wtedy można inaczej działać. No to jest takie... Nie, no to... No wiesz, no to komputer losuje, no to co, no, no dokładnie, co zrobisz, nie? Ale to jest fajne, to jest z drugiej strony fajne, bo coś się dzieje, jest śmiesznie. No jest to nieprzewidywalne, nie? No, poszło to zupełnie inaczej niż miało pójść ze względu na rzuty, no. To nie jest książka, że fabuła się rozwija, bo tak jest napisane. Liniowo, nie? Tylko no, zależy właśnie od... Ale tym razem to chyba nie nasze decyzje zadecydowały tak, że to się przedłużyło. Czy nasze też? No... Wiesz co, pogadamy jak skończymy przygodę, dobra? Bo nie chcę tutaj, wiesz... Być może ingerować w jakiś tam... Rozwój sytuacji. Dobrze, jest faktycznie wcześnie, bo spokojnie jeszcze godzinę możemy zagrać, ale tak naprawdę to trochę byłoby na siłę, bo skoro chcecie się wycofać stąd, a to się miało tu skończyć, no to trzeba to, że tak powiem, znaczy inaczej, nie zdążymy tego zrobić w ciągu tej godziny skończyć. No bo zanim wy tam pojedziecie, coś tam się będzie działo, pójdziecie, coś tam się będzie działo, wrócicie, no to już będzie pewnie ze 40 minut. No i nie skończymy tego dzisiaj. To lepiej chyba przełożyć. No, spokojnie. Pewnie. Mam nadzieję, że się uda za tydzień. Ja nie planuję żadnych, że tak powiem, wydarzeń dziwnych, więc mam nadzieję, że za tydzień się nam uda to zrobić, ale powiem wam, że przygoda, która miała być na jedną kuźwa sesję, jest już trzecia. Będzie trzecia sesja. A, właśnie, zapomniałem włączyć sesję na tym, na Wardenville'u. A, dobra. To nie ma znaczenia żadnego zupełnie, ale miałem nie zapomnieć. Chciałem nie zapomnieć. No dobra. Myślę, że najlepszym jednak rozwiązaniem będzie, żeby to zakończyć i kontynuować. I tak mamy jakieś tematy do gadania też, które chcieliśmy gdzieś tam obgadać. Dobra, ale to ja myślę, że to wszystko jest wina Wizard of the Coast. Oni z tym swoim OGL-em nas po prostu tutaj dołują, co prawda nas to kompletnie nie dotyczy, ale to jest wina Hasbro i koniec. Tak uważam. Tak jest. No nie. No. Dobra, to chyba tyle. Hasbro wpływa na rzuty po prostu. Tak, dokładnie. O, właśnie, to oni oszukują kostki. O, dokładnie. Tak jest, to jest ich wina. Tak. I wszystko się okaże, jak zagramy na żywo, ale to dopiero... Czekajcie. Może spróbujemy jakoś ustalić termin. Ale nie dzisiaj, na pewno nie dzisiaj. Myślę, że nie wiem, czerwiec, lipiec. Być może dopiero jak się zaczną wakacje, żeby tak było luźniej. Z różnymi rzeczami, niekoniecznie z naszymi rzeczami, ale żeby było luźniej z różnymi rzeczami, może dopiero wtedy. Zobaczymy. Ja w każdym razie działam, jeśli chodzi o sesję na żywo, jeśli chodzi o, nie wiem, wystrój, czy tam wyposażenie, o bardziej wyposażenie, no to musimy mieć na czym siedzieć, musimy mieć na czym rzucać kostkami. No właśnie, no i będę próbował to zorganizować. No. Ale dobra, no to są kwestie, że tak powiem, trochę przyszłościowe, także na dzisiaj tyle chyba. Dzięki i kontynuujemy za tydzień. Dzięki. Yeah. Przynajmniej mam nadzieję, że za tydzień. No.